Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 183. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. A częścią naszej codzienności już od ładnych paru lat są media społecznościowe. Z jednej strony szukamy w nich odskoczni, oderwania od rzeczywistości, rozrywki w czystej postaci, z drugiej zaś pewnej normalności, pocieszenia, zobaczenia, że ktoś ma podobnie. I wychodzi na to, że rola osób działających w internecie, można nazwać te osoby influencerami, jest dosyć ważna w naszym życiu, bo są oni uczestnikami naszego małego instagramowego świata. Pomyślałam, że ciekawe będzie spojrzeć na to zjawisko z perspektywy twórcy i porozmawiać o tym, czy w internecie można być naturalnym i autentycznym. Dlatego zaprosiłam do siebie instagramową ekspertkę, Asię Banaszewską, która jakiś czas temu zdecydowała się pokazywać swoje życie tylko bez filtra. Zapytam Asię o to, jak udaje jej się zachować autentyczność i czuć się dobrze ze sobą, pomimo bycia wystawioną na publiczną opinię. Dowiemy się, jak radzić sobie z negatywnymi komentarzami i akceptować siebie niezależnie od rozmiaru. Asia jako założycielka Instacademy podzieli się też radami na to, by mądrze i świadomie korzystać z mediów społecznościowych, tak by sprawiały nam one przyjemność zamiast pogłębiać nasze kompleksy. Dodam jeszcze, że partnerem tego odcinka jest marka Mia, która tworzy kosmetyki dostosowane do potrzeb i stylu życia nowoczesnych i aktywnych kobiet. Udowadnia, że pielęgnacja może być prosta i skuteczna, a wszystkie produkty są oczywiście cruelty-free i stworzone z naturalnych składników. Natomiast więcej inspiracji znajdziecie pod hashtagiem Jestem Gotowa na Instagramie. Zanim przejdziemy do mojej rozmowy z Asią, przypomnę tylko, że będzie mi jak zawsze bardzo miło, gdy znajdziecie chwilę, aby zrecenzować podcast w aplikacji Podcasty na iTunesie. Możecie wystawić mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii. Na Spotify zaobserwować podcast, a na YouTubie zasubskrybować mój kanał. Wszystkie te działania sprawiają, że podcast rośnie i trafia do szerszego grona odbiorców, za co bardzo dziękuję. I też od razu Was odeślę na mojego Instagrama Karolina Sobańska, gdzie dostaniecie jeszcze więcej treści około podcastowych. Wrzucam tam regularnie i jeżeli macie chęć udostępnić tam swój słuchany właśnie odcinek, to nie zapomnijcie, aby mnie oznaczyć. A teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Asią Banaszewską. Cześć Asiu. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię po kilku latach w ogóle, tak. Bo my zawczasu się widywałyśmy trochę częściej i widzę Cię dzisiaj zupełnie na innym etapie. I też pamiętam, jak rozmawiałyśmy o świecie social mediów, to też jaką drogę przeszłyśmy obie. Mm-hmm. Tak mam ochotę aż tak nas poklepać po ramieniu. Zupełnie tak, inne miejsce, w którym się znajdujemy gdzie my jesteśmy? Teraz. No i trzeba zaznaczyć też, że już to będzie trochę może jak taka, wiesz, przechwałka, że mnie chyba już drugi raz zapraszałaś do podcastu, ale odmówiłam tylko dlatego, że mnie to bardzo stresowało, bo nie wyobrażałam sobie, czy dalej się stresuję, nawet zadzwoniłam do mamy jadąc do ciebie, że mamo, przecież znam Karolinę, jest moją koleżanką, tak? I w ogóle nie wiem czemu, ale jakby ta świadomość tego, wiesz, że docierasz do zupełnie innych ludzi, myślę, niż ja i że ten format jest zupełnie nie mój. Wiesz, jednak to, co ja mówię i wrzucam do sieci, jest chyba jeszcze trochę bardziej mocniej kontrolowane w jakiś sposób niż to, co ty. Domyślam się, że na pewno w jakiś sposób czyścisz swój materiał delikatnie może, ale jednak jest to luźna rozmowa, prawda? Więc wiesz, miałam kilka takich tylko się nie zafafluń, jak to mówi mój tata, bo zawsze mi powtarza, że mówię niewyraźnie. Idź do brzegu, wiesz, bez zbyt wielu anegdot i krążenia wokół tematu, także wiesz... Mam. Słuchaj, spokojnie, jak się zafaflunisz, to ja to wytnę. Albo po prostu zrobimy jakiegoś lektora dodatkowego. Nie, spokojnie, znaczy mam nadzieję, że się nie stresujesz, ale to prawda, ja Cię ścigałam już dawno temu, ale to jest też ciekawe właśnie, że pewnie wtedy bym Cię zapytała o zupełnie inne rzeczy, ale też wychodzę z założenia, że ja tak lubię stawiać się w takich sytuacjach,
troszkę innych niż te moje codzienne, szczególnie właśnie tak powiedzmy zawodowo, że właśnie zmiana tego otoczenia i nagle przyjście do podcastu, może dla mnie pewnie byłoby to takie bardzo odświeżające, że mogę w innej roli. Nie, właśnie dojrzałam chyba do tego, że właśnie tak do tego podchodzę, wiesz, że to nie jest coś nie dla mnie, bo ja pamiętam, jak mnie o to pytałaś, to ja pomyślałam sobie nie. Nawet nie dałam sobie, wiesz, na zastanowienie się, czemu nie, no bo wiesz, siadywałyśmy kiedyś przy herbacie czy winie i gadałyśmy do rana tak naprawdę, a czemu nagle, wiesz, czemu ten podcast tak mi nie leżał, a teraz po prostu sobie pomyślałam, okej, to w jaki sposób będzie fajne właśnie doświadczenie, jakieś wyzwanie, coś zupełnie innego, więc okej, no po prostu. Ja muszę Cię złapać za słówko, bo powiedziałaś coś bardzo ciekawego w kontekście naszej rozmowy, że u mnie to jednak jest taka godzina, nad którą nie mam władzy, a że u Ciebie jednak to jest wszystko przemyślane. Tak. Czyli to jest naturalna Asia i jej życie, ale w wersji jednak bardzo kontrolowanej. Tak. Tak? Tak, ja myślę, że tu w ogóle, jeśli chodzi o obecność w social mediach, oczywiście mówimy o bardzo różnych kanałach, platformach, możemy zaraz wejść bardziej szczegółowo w konkretne, żeby jakby wytłumaczyć się bardziej, co mam na myśli, ale jak mówimy o obecności w social mediach, to nie ma mowy o tym, żebyśmy mówiły o 100% autentyczności i naturalności, ponieważ to się po prostu wyklucza. Zawsze to będzie jakaś kreacja. Zawsze. U innych bardziej, u innych mniej, tak? Są osoby, które po prostu przyklejają maski tak zwane. Nieważne, czy to będzie maska taka, wiesz, charakterologiczna powiedzmy, czy też maska wizualna tego, co oglądamy na Instagramie. Ale jednak to bardzo często będzie maska. A w przypadku innych osób, które gdzieś tam naturalnie w miarę prowadzą te swoje kanały, ja wydaje mi się, że się do takich zaliczam, to nawet, wiesz, kiedy ja bym chciała tak bardziej siebie pokazać, to doskonale widzę wszystkie ograniczenia, które wokół mnie wirują, tak? Pierwszym z nich jest to, że ja się wywodzę z Instagramu, może powiem w ogóle, tak, bo myślę, że nie każdy może tutaj wiedzieć. Ja Cię przedstawiłam już w intro, słuchaj, ale powiedz nam. Powiem. Powiem, że ja zaczynałam od Instagramu, od instagramowego profilu, więc jakby Instastory, zdjęcia, to była moja codzienność, tak? 15-sekundowe klatki. Tak. I to, że bierzesz telefon do ręki, widzisz w nim swoje odbicie, trochę tak jak przed lustrem, tak? W jakiś sposób nabierasz jakiejś takiej maniery, ponieważ wiesz, widzisz siebie, od razu ta szyja, Boże, bardziej wyciągnięta. Wiadomo, nie każdy. Ja jestem, wiesz, teraz tak nauczona, że biorę telefon, biegnę przez miasto patrzę, czy kamera to jest troszeczkę od dołu, ale prawda jest też taka, że jestem totalnie wyuczona tego, że jak ustawić tę rękę, żeby wyglądać korzystniej, po prostu się sobie podobać, tak? W jaki sposób moduluję głos, w jaki sposób wiem, że muszę się zmieścić w tych 15 sekundach, więc to nie jest naturalna wypowiedź. Po prostu nie. I nigdy tak nie będzie. Oczywiście można totalnie przegiąć w różne strony i bardzo kontrolować to, co się mówi, tak? Bardziej, mniej, no wiesz, no po prostu. Ale myślę, że nigdy nie możemy mówić o 100% naturalności, bo... Tak. Ja się uśmiecham dlatego, że przypomina mi się, jak wielokrotnie na przykład przy mojej rodzinie, jeszcze lata temu, jak nagrywałam na YouTubie, jak robiłam sobie zdjęcie i moja mama zawsze mówiła, ale ty tak nie wyglądasz. Czemu robisz taką minę? Ty tak nie wyglądasz. Tylko, że internet znał mnie tylko z takiej miny. No bo ja tam zawsze tak wyglądam. No. Tak, albo właśnie to, że kwestia głosu, tak? Ja też zawsze, tu mówiłaś o faflunieniu, też zawsze ja zjadam, tego nie słychać pewnie zbyt często w podcaście, ale ja bardzo zjadam słowa. I po prostu moja mama wielokrotnie mówi mi, że nie, ona mnie nie rozumie. Ona nie wie, co ja mówię. Ale nauczyłam się mówić pod kamerę i przez to też mówię trochę lepiej. Tak, na co dzień. I to jest trochę tak, że ta kreacja, nie tyle, co ty jakby przelewasz naturalność na tą kreację, jest ta kreacja wchodzi w ciebie. Tak. I ty zaczynasz bardziej dobre nawyki. Te dobre nawyki, ta dbałość o to, że jednak ja na przykład ze szkoły, albo nie wiem, czy to moja mama mi powtarzała, że no słowo fajnie, to w zasadzie nic nie znaczy. Takie, to nie jest fajne słowo, nie określenie. Więc na przykład, kiedy się właśnie wypowiadam na Instagramie, albo wiesz, ja też potem robię pełną transkrypcję tego, co mówię, ponieważ zawsze ręcznie jeszcze przepisuję to, żeby zadbać o tę inkluzywność tych moich treści i dorabiam do nich napisy ręcznie, to nawet sobie dodaję wtedy w napisach, wiesz, jeszcze jakieś ciekawsze określenia, żeby po prostu to było jeszcze lepsze w jakiś sposób, no nie?
właśnie a propos tej kreacji, mocno analizuję, co wrzucam, bez jakby, że może się wydawać, że u mnie jest taki miszmasz treści, ale właśnie on jest bardzo mocno taki zaplanowany, przemyślany, kontrolowany w kontekście tego, że ja dbam o to, żeby temu miszmaszowi niczego nie zabrakło, tak, żeby była jakaś taka... Może słowo ciekawostka nie jest tutaj dobre, ale wiesz, taka rzecz, dodana, którą wyniesiesz, dokładnie. Mhm. Nieważne, czy to będzie przepis na fajną sałatkę, czy polecenie super miejsca na spacer w Warszawie, po prostu taka wartość, że po obejrzeniu tego, tych x 15-sekundowych klatek, ktoś sobie pomyśli, że okej, to mu dało to i to. Tak, dodatkowo, nie wiem, co widziałam, w co się ubrałam, jak coś połączyłam, czy coś polecam, czy coś czytałam, czy oglądałam. Jejku, wychodzę tu na jakąś mega, wiesz, elokwentną osobę, która pani od wszystkiego. Codziennie po prostu polecę ludziom, je sałatki, czy te książki, a to nie jest prawda, bo nie mam na to czasu i nie lubię sałatek. No ale zmierzając do brzegu, wiesz, zawsze się zastanawiam, czy w ciągu dnia na pewno dałam wszystko to, co chciałam. Czy po obejrzeniu tego całego dnia na Instastory ten ktoś wyniesie coś ciekawego, tak? I bo ja uważam, że można nawet ciekawie zrecenzować odkurzacz tak naprawdę i że to jest totalnie potrzebna i ciekawa dla konkretnej grupy odbiorców rzecz, zwłaszcza, że wiem, do kogo docieram. Wiesz, frustrowałam się, że nie zaskakuję moich czytelników żadnym skokiem na bungee albo, wiesz, podróżą do Indonezji, ale potem moje czytelniczki własne mnie uspokoiły, nie? Kiedy kiedyś nagrałam, że... Dzisiaj jest kolejny nudny dzień w biurze, a one mi powiedziały: stara, nie, w ogóle nie czuj się z tym jakby w jakiś sposób, wiesz, winna. To jest nasza codzienność, my też chodzimy codziennie do pracy, nie musisz za to przepraszać. I to było takie, wiesz, wyzwalające, bo jednak wiesz sama, jak jest na Instagramie, jak wszyscy się prześcigają w jakiś sposób. W fajerwerkach. Tak. Mhm. Ale może nawet właśnie o to chodzi, że mamy... teoretycznie tą samą bazę, z którą pracujemy, czyli dzień w biurze, i ty możesz pokazać, jak ten dzień w biurze może być przyjemniejszy, ciekawszy. Tak, na milion sposobów. Ten skok na bungee jest trochę abstrakcyjny. No i właśnie tutaj się pojawia pytanie, jakby czy jaka jest funkcja social media, bo też w ogóle super, będzie mnóstwo dygresji, dlatego że o bardzo fajnych rzeczach mówisz, ale social media z jednej strony są dla nas odskocznią, i to też jest fajne, popatrzeć sobie, że ktoś jest w Indonezji, dzięki temu mamy dostęp do jakby rzeczywistości, które są dla nas jakby obce nam, albo takie wymarzone, też trochę to działa jako taka inspiracja, coś aspiracyjnego, ale też korzystamy z nich po to, żeby oglądać ludzi takich jak my. I właśnie, czy to jest tak, że albo, czy nasze konto może łączyć te rzeczy, czy jakby są różni ludzie, którzy oczekują różnych, wiesz, różnych wrażeń. Ty też jako ekspertka od samego Instagrama, jakby jak widzisz, że też się zmienia odbiorca, czego on oczekuje? Ja myślę, że dużo osób zadaje sobie to pytanie i w ogóle wiele osób błędnie trochę interpretuje właśnie ten cel posiadania konta na Instagramie, to znaczy chyba najczęstszym takim pytaniem, które przez lata różne osoby mi zadają, to czy na przykład jeżeli jestem Karoliną Sobańską, nagrywam podcast, interesuję się, wiesz, gdzieś tam wegańską kuchnią i powiedzmy mam 3 psy i wszystkie te rzeczy są moją pasją, to czy ja potrzebuję 3 profili na Instagramie? Okej. Jakby naprawdę wszyscy tak myślą, albo inaczej, zawodowo zajmuję się jakimś tam biznesem online, podcastami, no ale prywatnie gotuję sobie, wiesz, rzeczy i tak dalej, przy tego się nie da połączyć. Ja założę 2 profile, tak? Vegan Karola i nie wiem, podcasty, dokładnie, i tak dalej, i tak dalej. A ja mówię, przecież to wszystko jest w tobie, w jednej osobie, ty jakby jesteś tym spoiwem, więc a profil w social mediach, tak, na takiej platformie społecznościowej, to jest właśnie jeden człowiek. I oczywiście dzielimy te profile na takie stricte biznesowe, czyli bezosobowe, tak? Czyli mamy profil marki, biznesu albo człowieka, który stoi za tym biznesem. I ten człowiek poza tym biznesem ma również swoje pasje. I ja totalnie nie widzę potrzeby, wiesz, rozdzielania tego. Mhm. Wydaje mi się, że to jest też bardzo jakby potrzebne. Że nawet jeżeli tworzymy bardzo ciekawe treści merytoryczne, tak? Edukacyjne, zwłaszcza teraz na przykład jest bardzo dużo ciekawych takich profili eksperckich, ale i takich, wiesz, aktywistek, gdzie kobiet w dużej mierze, które zwracają uwagę na takie, wiesz, rzeczy, które nas dotykały, ale nigdy tego tak ktoś nie nazwał, wiesz, doskonale o jakiej części internetu mówię. I ja bardzo dużo z tego czerpię, ale czasem mnie przytłacza to. I tego jest na przykład dla mnie za dużo. I ja bardzo wyciągam wnioski z tego, co lubię i co jak na mnie oddziałuje jako odbiorca, ponieważ nawet jeżeli jesteś twórcą, to jesteś dalej odbiorcą również tych treści. I myślę, że ludzie trochę
to rozdzielają, podczas gdy to jest bardzo ze sobą również połączone. Jak ja na przykład wiem, że jakaś treść sprawiła, że się tak poczułam, to ja naprawdę mocno to w sobie zatrzymuję, gdzieś tam zapisuję w głowie i wiem już, w jaki sposób poprowadzić te treści, więc odpowiadając na twoje pytanie wyłączenia tych skoków na bungee i codzienności, ja uwielbiam miks i uważam, że on jest bardzo taki trochę wyzwalający i dla twórcy, i dla odbiorcy, wiesz, bo takie ścisłe ramy nigdy nie są dobre. Mhm. Takie, wiesz, takie statementy też, takie bardzo konkretne wyznania, mówienie nigdy albo zawsze. Odbiorca o tym pamięta. A ty jako twórca również pamiętasz, że dałeś jakąś tam, wiesz, przysięgę, powiedzmy, albo obiecałeś coś. I to mogą być prozaiczne rzeczy takie, jak na przykład, wiecie co, od poniedziałku rzucam słodycze. I teraz wszyscy, wiesz, jakby pamiętają to po prostu, okej. Ej, ale czemu w środę? Ja tam widziałam na twoim Instastory jakiś batonik na stole. Jakby creepy, no ale sam dałeś ten statement, tak? I to może być nawet coś takiego jak, wiesz co, teraz przez rok będę podróżować dookoła świata, więc oglądajcie mój profil i tak dalej. I powiedzmy, że po 3 miesiącach cię to zmęczy, albo nie dasz rady, albo sytuacje losowe sprawią, że jednak nie. Mhm. Albo nie masz po prostu ochoty tego robić i czujesz, że musisz, ponieważ obiecałeś coś. Tak, wiesz, tak. Jakby wszedłeś w te konkretne ramy, więc ja totalnie jakby już nie obiecuję. Mnie bardzo na przykład, kiedy prowadziłam taki stricte ekspercki, jeden z pierwszych, bo to wiesz, że ja od tego zaczynałam, więc to był jeden w sumie z pierwszych takich profili, to mnie to męczyło i frustrowało jako twórcę. Nie umiałam też pogodzić się z tym, że mówiłam o rzeczach, takich myślę, że podstawach. Czułam, że sobie wyedukowałam tę społeczność, ona w międzyczasie rosła i nagle te 5000 osób, które dołączyło do społeczności w przeciągu powiedzmy miesiąca czy dwóch, nie wiedziało tych rzeczy, zadawało mi te pytania, a ja nie, no słuchaj, po prostu ja jestem, nie wiem, no z natury jakimś takim cholerykiem, choleryczką i po prostu ja sobie myślałam, przecież ja już o tym mówiłam 1000 razy, ludzie, a to nie było jakby, wiesz, ich wina i ja po prostu nie potrafiłam tego udźwignąć, wiesz, jakby ja chciałam iść dalej, dawać tym ludziom jeszcze więcej wiedzy, wiesz, rozwijać samą siebie i ich razem ze mną, ale to było wykonalne tak naprawdę, po prostu narzędzie, które sobie wybrałam. Tak. I wiesz, i to w jaki sposób to działa, po prostu mi to uniemożliwiało. I ja ciągle wracałam do punktu wyjścia, wiesz. Ja już myślałam tutaj o jakichś naprawdę ciekawych wnioskach, zmianach, a ktoś mi ciągle zadawał pytanie o jakiś algorytm, czy o coś tam, albo wiesz, co jeżeli usunę zdjęcie na Instagramie, a ja sobie myślę, to nie jest ważne, przecież już jesteśmy o wiele dalej w naszej, wiesz, wiedzy. No ale ci ludzie tego oczekiwali, tak? I bardzo się frustrowali, kiedy tego nie jakby otrzymywali. Ja też się frustrowałam, więc to nie miało sensu i się okazało, że bardzo dobrze się odnajduję w takim kontrolowanym trochę lifestyle'u, tak? Czyli właśnie tym miszmaszu. I myślę, że tak jak właśnie powiedziałam przed chwilą, to jest wyzwalające dla twórcy, ponieważ nie masz narzuconych tych ram, jesteś wolny, jakby wolna, możesz robić to, na co masz ochotę i grać troszeczkę, znaczy grać, współgrać się z takim naturalnym rytmem twojego życia, tak? Ja nie muszę nikogo przepraszać, że moje życie wygląda teraz tak, że jestem w drugiej ciąży, spodziewam się drugiego dziecka i po pierwsze, że to dziecko naturalnie gdzieś tam w jakiś sposób te tematy się pojawiają. Staram się oczywiście nie przytłaczać tym mojej społeczności. Nie zmieniłam nagle, wiesz, kierunku i widzę po wiadomościach, że nawet mi to wychodzi, ponieważ dziewczyny mi piszą, wiesz co, nie mam dzieci, nie planuję ich, ale jak wrzucisz tam królika Alilo, że go polecasz, to myślę sobie, spoko, powiem mojej kumpelce, nie? Na przykład o tym. Więc staram się tym nie przytłaczać. No i wiesz, na przykład kiedyś bardzo dużo podróżowałam i robiłam z tego super relacje. Nawet powstał taki cykl trochę żartobliwie wymyślony przez moją czytelniczki JB Reporter. Nie wiem, czy pamiętasz na przykład, jak na festiwal Mysteryland pod namiot z Wojtkiem pojechaliśmy i w ogóle jakaś totalna wichura nas, wiesz, myśmy na tym polu. Bo to było już ładne parę lat temu. W każdym razie, wiesz, no zupełnie inaczej wyglądało nasze życie, wiesz. Tu Amsterdam, za tydzień na weekend w Londynie. Jakby chodzi o to, że myśmy wszystkie pieniądze i oszczędności w te podróże, duże i małe, wiesz, inwestowali. No a teraz to co, no? Ciepłe kapcie, rano herbatka z Lalą i królikiem, śniadanko i tyle. Ale trochę to się nasuwa taki wniosek, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ty pokazujesz to biuro, czy pokazujesz bungee, bo ludzie są tam dla ciebie. Tak. Czyli dopóki jesteś sobą i kierujesz się tym, co dla ciebie jest ciekawe i co naprawdę jest częścią twojego życia, to ludzie idą za tym. I super, że to powiedziałaś, bo ja byłam jedną z tych osób, które starały się trochę wyedukować tych naszych twórców na tym polskim Instagramie w kontekście tego, że nieważne, czy rzucisz skok na bungee, czy jajecznicę,
ale samo zdjęcie jajecznicy nie jest dla nikogo interesujące. No chyba, że to jest, wiesz, świetny kadr. Ale no, umówmy się. No, bez przesady. Tak. Ale to może być ciekawe dalej. Nie wiem, może dodajesz, kurczę, jakiegoś dziwnej przyprawy do tej jajecznicy. Może masz jakiś sposób. Może rozdzielasz białka i żółtka. Może wcześniej je roztrzepujesz w misteczce. Może dodajesz do niej mleka. Może gotujesz ją bardzo długo. Jakby, może masz, wiesz, swój sposób na to wszystko. Jakby chodzi o to, że nawet zdjęcie jajecznicy może być ciekawe, może coś wnieść do życia drugiego człowieka i trochę odbiorców, trochę twórców i twórczyń się na mnie obraziło po tym, jak ja o tym mówiłam, bo się poczuło zaatakowanych, że wiesz, nie wiem, czy pamiętasz ten czas, jak ktoś zaczynał zdjęciem kubka kawy, dzień dobry kochani, a wy już po kawie? I na początku spoko, ale wiesz, po roku, dwóch latach ktoś sobie myślał, seriously? Jakby, tak. Serio cię to interesuje? Bo mam takie poczucie, że jakby nie. I że w sumie, to, no jakby znam już tę filiżankę, znam tę kawę, jakby po co ja to oglądam? No właśnie, a co jeżeli ty powiesz po prostu, że ej, super ten, ceramika. Ceramika, albo nawet kupiłam ten kubek w Biedrze, jest piękny i idźcie tam, bo jest, zobaczcie jaki super kubek. Jakby, nieważne czy to będzie ceramika za X, wiesz, jakby niech to będzie prawdziwe twoje takie. I a propos, czekaj, bo wyszłam właśnie z tej wartości. I kiedy ja tak o tym uczyłam, to słuchaj, ja się za to zafiksowałam i się zablokowałam, bo nagle zaczęłam sobie wkręcać, czy to na pewno jest wartościowe, czy na pewno przekazuję to, co bym chciała, czy na pewno ludzie uznają to za, wiesz, jako coś takiego cennego i jakby to jest warte tego follow i tego spędzenia ze mną czasu. I trafiłam na warsztaty Olgi Kaźmierczak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo, ściskamy i ja to w ogóle całuję w czółko również. Olkę uwielbiam i towarzyszę jej drodze jakby jej przemianom od lat i wylądowałam na jej kursie. Jejku, nawet nie pamiętam jakby nazwy czy coś, to nie jest ważne. Ważne jest to, że wyniosłam z tego bardzo cenną lekcję jedną. Pamiętam, że podzieleni zostaliśmy w pary i nawet nie pamiętam, jakie było zadanie. Ważne było to, że ja na tej swojej kartce zapisałam, że właśnie muszę się skupić chyba jeszcze bardziej na tych wartościowych rzeczach, czy muszę sobie odpowiedzieć na... Clue jest takie, że osoba, która była ze mną w parze, powiedziała, ale czekaj, czy to nie jest tak, że to ty decydujesz, co jest wartościowe i że to ty jesteś tą wartością? Mm. I ten ktoś powiedział to na głos i ja wtedy sobie pomyślałam, wow, ten człowiek ma rację. Bo wiesz, ja się fiksowałam, czy na pewno ludzie odbiorą to jako coś wartościowego, a to tak jak ty powiedziałaś, to ja jestem tą wartością dodaną, to, że to przechodzi przez pryzmat moich doświadczeń, moich cech osobowościowych, wiesz, tego, że się zafaflunie czasem i że być może to nie jest zawsze właśnie idealne, plus to ja decyduję, czy to jest wartościowe. Tak. Ej, i nikt, to jest przecież moje poletko, mój profil, moja przestrzeń w sieci i nawet jeśli ktoś przyjdzie i powie, a ja tak robię jajecznicę od dawna i może byś powiedziała coś ciekawszego, a ja wtedy powiem, wow, hold your horses. Ja uznałam, że to jest wartościowe, więc dlatego to się tutaj znalazło, that's it. To jest trudne. Bardzo. Bo ja też sobie to tłumaczę i czasem muszę sobie to przypominać. Pamiętasz, że tak masz, że to nie jest tak, że tak raz cię oświeci i tak z tobą zostaje. Nie. Bo jesteś niby świadoma, że ludzie lubią ciebie za ciebie, ale... No, ale czy jesteś wystarczająco fajna, żeby cię ktoś polubił nagle, wchodzi tam... No, są różne te wewnętrzne, straszne głosy. Ja właśnie pamiętam, jak nagrałam jakiś odcinek i nagle stwierdziłam, że nie, on jest jednak beznadziejny. I to była taka, po prostu to była jakaś taka narracja, która ze mną chodziła przez kilka godzin. Ja wpadłam w ogóle w jakieś, wiem, że to jest absolutna nadreakcja, ale ja po prostu byłam załamana, mówię, nie, w ogóle to jest najgorsze, to muszę zrobić jeszcze raz i wysłałam to do mojej przyjaciółki, żeby tego przesłuchała, że powiedziała mi, czy to jest dobre i ona mi strasznie długo nie odpisywała, nie? Ja już coś nie mogłam wytrzymać, mówię, czemu ona mnie nie odpisuje? Mówię, dobra, włączę to jeszcze raz, ja w ogóle nie słucham swoich rzeczy wstecz, więc jakby to było bolesne, ale to było przed publikacją, więc mówię, dobra, włączę i jakby przyjrzę się temu. I mówię tak, nie, to jest spoko, podoba mi się to. I mówię, wiesz co, nie słuchaj tego, bo mi się to podoba i to przecież o to chodzi. To ma się podobać mi i ja już nie mam władzy nad tym, co się z tym dalej stanie. Tak. Mówię, totalnie nie wiem, czy to się będzie podobało jakimś innym ludziom. Mam nadzieję, że tak, bo wierzę w to, że jeżeli ja uważam, że to jest spoko, to też pewnie ktoś uważa, że to jest spoko, ale wszystkim nie dogodzisz. Oczywiście i w ogóle rozkminianie tego, zastanawianie się nad tym, do kogo dotrą nasze treści i wiesz, kto to obejrzy, co sobie o tym pomyśli, to jest strasznie wyniszczające.
Moja mama mi powiedziała, że kiedyś ja jej powiedziałam, czego ja notabene nie pamiętałam, a ja mówię po prostu bardzo dużo, więc to pewnie dlatego, że nie można się zastanawiać nad tym, kto co ogląda. Gdybym ja się zastanawiała za każdym razem publikując coś w sieci, że to obejrzy, nie wiem, ktoś tam, moja koleżanka z podstawówki, tak, sąsiad, były szef, albo ktoś tam, ciocia z kąś, to bym nic nie wrzucała, tak? Bo bym totalnie się na tym zafiksowała. I moja mama mi to przypomniała po 2-3 latach właśnie i bardzo się cieszę, że to zrobiła, bo na nowo sobie przypomniałam, że no właśnie tak to jest, że to jest jakby, nie mam kontroli nad tym, w jaki sposób zostaną odebrane moje treści, a jeżeli na przykład, to też ostatnio czytałam, jeżeli kogoś na przykład one rozczarują, to znaczy, że ten ktoś miał inne wyobrażenie czy też wymagania, ale to były jego wyobrażenia. Tak, to jakaś projekcja na ciebie. Dokładnie. To nie jest twoje. Więc... Tak, ale powiedziałaś na początku, że są osoby, które nakładają taką maskę i że to jest totalna kreacja i jakby tworzenie osoby, która nie jest to odzwierciedlenie tej prawdziwej osoby, która za tym stoi. Jak to zweryfikować? Bo mam wrażenie, że to jest tak trudne. Czy... Myślę, że to jest niewykonalne, a wykonalne. Pozwalam sobie na takie stwierdzenie, ponieważ jestem w tym świecie i siłą rzeczy poznaję różne osoby w różnych sytuacjach. Czy możesz zweryfikować dosłownie, jak poznasz tego człowieka na żywo? Myślę, że tak. Ale jako ciekawostkę... Moja przyjaciółka, Balbina, która mnie zna od lat 20 i notabene po paru latach prywata. Przerwy... To jest Balbina z Australii? Tak, dokładnie. Okay. Po paru latach przerwy, ponieważ nasze drogi się rozeszły, bo właśnie Balbina cały świat zwiedzała, a ja tutaj sobie klepałam w komputer w Warszawie, wróciła z tej podróży i kontakt nam się na nowo odbudował i w ogóle jestem z tego bardzo szczęśliwa, naprawdę. Nigdy nie powiedziała mi tego w kontekście mojej obecności na Instagramie. Zresztą, że ona też w ogóle nie jest taka social media. Mam parę takich koleżanek, które są na Instagramie tylko dla mnie. I jak to mówi druga moja przyjaciółka, Ola, mówi, ja mam Instagram po to, żeby być keeping up with Banaszewska i to jest tyle. To Balbina, kiedy odpaliłam YouTube'a, napisała mi SMS-a i powiedziała, wow, w końcu to jest banan, którego znam. Serio. Bo na Instagramie to jest po prostu, wiesz, ja teraz, to są moje słowa, myślę, że to jest nie do zrobienia. Nie do zrobienia, żebym pokazała siebie taką, jaką jestem, ponieważ nie ma tam miejsca na wszystkie na zafaflunienie się, na żart, bo po prostu masz 15. I niektórzy super to robią, bo ja myślę, że na przykład są takie twórczynie jak siostry ADHD, Milena i Ilona, które robią to genialnie po prostu, naprawdę to podziwiam i zawsze sobie myślę, że muszę też z taką łatwością i lekkością tworzyć na Instagramie. One to robią świetnie, naprawdę. Ale ja no jakoś tak nie potrafię, wiesz, wchodzi we mnie jakaś taka perfekcjonistka trochę, wiesz, pedantka treści, wiesz, ja sprzątam. Najchętniej to bym w ogóle wycinała wszystkie takie pauzy między moimi, wiesz, słowami naturalnymi, które się pojawiają, bo nie chcę marnować czasu innych. I właśnie Balbina mi wtedy napisała, że wiesz, na tym Instagramie, no to jesteś ty, to nie jest tak, że ty kogoś udajesz czy coś, ale to jesteś okrojona tam. Mhm. Ludzie nie są w stanie poznać ciebie taką, jaką jesteś i nawet ja miałam czasem coś takiego, że przecież banan by na pewno powiedział jeszcze tam bardziej coś z IM, może użyłby innych słów, użyłaby. Rozumiem, że bananem jesteś ty, tak, dla naszych słuchaczy, tak? Tak, dokładnie. Z bardzo wczesnego lat młodości moja ksywka, więc są jeszcze osoby w moim życiu, które mnie tak nazywają. A ona powiedziała, że a na YouTubie? No to jesteś ty. Tak, tam nie ma tych cięć, tam mnie nic nie ogranicza. Ja nie trzymam kamery w ręku, nie widzę swojego odbicia, nie zastanawiam się, jak wyglądam. Bardzo się w ogóle tego bałam, bardzo się bałam stanąć w taki sposób przed kamerą. Oczywiście, że miałam w głowie od razu, że może źle, bardziej niekorzystnie wyjdę, że no wiesz, coś tam właśnie, że nie będę potrafiła się wysłowić, że właśnie będę odpływać. I wiadomo, to nie są też treści dla każdego. Nie każdy ma czas, żeby odpalić 15-minutowy film jednego twórcy, tak? Bo przez 15 minut jesteś w stanie pochłonąć połowę swojego, wiesz, feedu. Dokładnie, czy Instastory. I jak ona mi to powiedziała, to było to dla mnie bardzo cenną lekcją, bo wiesz, z perspektywy osoby, która mnie zna jak mało kto i bardzo długo. A potem kolejną taką rzeczą, którą usłyszałam i trochę mnie tak wyzwoliła i jeszcze bardziej przekonała w stronę YouTube'a, to były słowa mojego męża. Bo ja mu powiedziałam, nie potrafiłam tego nazwać, powiedziałam mu, że Instagram bardzo mnie frustruje, że nie potrafię tego określić, bo to ja nie jestem już na tym etapie, że mnie frustruje to, że ktoś ma jakiś samochód albo większe mieszkanie, to w ogóle nie jest to. Wiadomo, że no, człowiek na różnych etapach życia inaczej to konsumował, po prostu to już nie jest to. Kiedyś może mnie to spędzało sens powiek, ale nie dziś.
i nie umiałam tego nazwać. No, jakby nie dla każdego jest to oczywiste, ale to jest jednak moja praca, no to tak jakbyś przyszła z pracy i powiedziała, no nie mogę tam, już po prostu nie mam siły tam wrócić, nie wiem, co mam zrobić, przecież to jest coś, co kocham robić, tak? A coś mi tam nie leży w tym. I Wojtek wtedy powiedział, że on mi się nie dziwi, bo przecież moja praca codziennie po 24 godzinach znika. Znaczy jej efekt. I to było takie odkrycie. Pomyśl sobie, że siedzisz, jesteś analityczką finansową i po prostu co dobę... Codziennie siadasz od nowa. Od nowa. Od nowa. Odpalasz Excela i robisz od nowa. I jakby nie masz nawet namacalnie... No nic po tobie nie zostaje. Chodzi mi o to, że wiesz, nawet jeśli odwaliłaś genialną relację z jakiegoś miejsca, byłaś w Tel Awiwie, no musisz sobie, wow, po prostu weszłam tam jak po prostu reporterka, pokazałam ludziom prawdziwe życie, mieszkańców, wspaniałe smaki, kadry, nocami, wiesz, przemontowywałam piękne widoczki i w ogóle wszystko, ale po tygodniu wróciłaś, to zniknęło. No dobra, możesz przypiąć to do profilu, ale umówmy się. Nikt tam nie zajrzy, tak, praktycznie. Wszyscy czekają na to, co pokażesz jutro. I kiedy nagle poznaję nowy format, w którym ktoś mnie po prostu może wesprzeć, wiesz, ktoś inny musi trzymać tę kamerę, tak. Ktoś mnie wspiera w tym, żeby powiedzieć, hej, może przesuńmy się w tę stronę, bo tu jesteś pod światło. Ktoś, kto potem weźmie ten materiał i zmontuje. A ja mogę się oddać tej przyjemności wymyślania, kreowania, gadania do ludzi. Tak. Wiesz, że jesteś bardziej sobą. Tak. To jest właśnie to samo, co powiedziałaś, że twoi znajomi zwrócili uwagę, że nie pokazujesz tej fajnej, swojej najfajniejszej wersji. Ja też to często słyszałam, że wiesz, ja zawsze w prywatnym życiu rzucam żartami i jestem, mam takie głupkowate teksty, ale zawsze jest to, spotyka się to z dużą sympatią i dużo osób właśnie mówi, Boże, jakby ci ludzie znali od tej strony. Tak. A ja sobie pomyślałam, że jakbym jeszcze myślała o tym, żebym w tym wszystkim była najzabawniejsza na świecie, to bym chyba w ogóle już nie miała z tego żadnej przyjemności i bym zwariowała od ilości tych różnych rzeczy, które trzeba, wiesz, boksu do odhaczenia. Tak. Plus też trochę cieszy mnie to, że jest jakaś taka strona mnie, którą zachowuję dla najbliższych, że jeżeli ktoś jest w tym moim najbliższym kręgu, no to on zna mnie od tej super zabawnej części, a umówmy się, jakby celem podcastu nie jest to, żeby tam po prostu rzucać żartami, bo też nie o mnie chodzi w nim aż tak bardzo. I to też jest spoko, ale właśnie, czy ty byś powiedziała, mimo tego, że wiesz, że to jest wykreowane i że to jest zaplanowane, że ty czujesz, że ta osoba na Instagramie przynajmniej, bo YouTube jest nową twoją drogą, że to jesteś ty i że to jest autentyczna Asia? Tak, w 300%. Bo dla mnie, wiesz, ta autentyczność to jest właśnie to, że wczoraj obieraliśmy choinkę w takim domu na wsi, który od niedawno kupiliśmy i zakredytowaliśmy dla dociekliwych. I opowiadam mojej mamie, że słuchaj, nie mogliśmy nigdzie znaleźć tej choinki, że w ogóle nawet jak były jakieś znaki czy coś, to albo tych ludzi nie ma i pewnie dopiero po codziennej takiej pracy, wiesz, otwierają plantację za domem swoim i ludzie mogą iść oglądać tam choinki. No w każdym razie nie mogliśmy nigdzie tej choinki znaleźć. I ja mówię do Wojtka, kurczę, no słabo, no mamy całe auto ozdób. No też jakby wiem, że dla niektórych może to być dziwne, ale dla mnie, jak ja mam w harmonogramie, że dziś nagrywam na YouTube'a ubieranie tej choinki i chcę, żeby za dwa dni to się pojawiło na kanale, no to... No jest to task po prostu. No to jest zadanie, tak? No to tak jakbyś w pracy przyszedł i no wiecie. Więc ja mówię, no nie, no musimy ubrać tę choinkę. No Wojtek, nie może być inaczej. W ogóle na ganku stoją takie 3 czy 4 piękne choinki przystrzone z tymi lampkami, ale one są małe, tak? A ten salon jest taki duży. Mówię, nie, no musimy mieć choinkę z prawdziwego zdarzenia. No i słuchaj, już po prawie godzinie jeżdżenia, już nie mówiąc o tym, że mamy roczną córę i zapakowaliśmy ją do auta razem z naszą nianią Magdą po to, żeby, no nie ominęło jej ubieranie choinki, ale też z drugiej strony, no nie da się, to tak jakbyś wziął dziecko do pracy, no to jest po prostu, ach. Na pewno wszyscy, którzy mają dzieci, nie rozumieją teraz, więc ja mówię, nie no, szklane bombki, małe dziecko, kamera, to się po prostu nie uda. Także ja mówię do Magdy dzień wcześniej naszej niani, mówię, jedziesz z nami, po prostu, wy będziecie lepić bałwana, my coś tam trochę nagramy, potem razem pobieramy, jakoś to połączymy. Więc wyobraźcie sobie, że jeździmy tym autem już od godziny po tych okolicznych wsiach, szukamy tej choinki. No i mamy w głowie to wszystko, że się kończy światło, że musimy to nagrać, że błoto na nas czeka, zaraz się obudzi z drzemki, no nie? I w ogóle to wszystko. I nagle w końcu przy 10 domu jest ktoś w środku, domofon, wychodzi taki starszy pan i mówimy, o, nareszcie. A oczywiście jakąś chcieliśmy choinkę, no żywą, w doniczce, żeby potem ją zasadzić w ogrodzie, tak? No bo tak jest najlepiej. Tak. No a pan mówi,
gdzie? Ja nie będę tego wykopywał teraz. Panie, ja tu po COVID-zie serce mnie boli. Jak chcesz, to sobie sam dokop. A my tak z Wojtkiem na siebie. No nie, co mamy zrobić? No ale mówimy, no nie mamy wyjścia. No tak jakby, no po prostu, no trudno, okej. Okay. No więc ten pan... Pan chciał was chyba zniechęcić, może się ja zdziwił. Właśnie już sama nie wiedziałam, wiesz, były -3 i mówię, co my zrobimy? No przecież potrzebujemy choinki na święta, tak? No jakby, wiesz, no trudno, no idziemy, bo on wziął taką malutką piłkę, w ogóle taką do drewna i ja mówię, boże, on naprawdę tą malutką piłą zepnie tę choinkę. No i już wracając do meritum, chodzi o to, że no kupiliśmy obciętą choinkę, tak? No i dzwonię do mojej mamy. W ogóle ona tak pięknie pachniała i w ogóle przepiękna. Ja się rozpłakałam, bo to pierwsza moja choinka, rozumiesz? Już nie dość, że w nowym domu i w ogóle, że moje dziecko ją zobaczy takie bardziej świadome niż jak leżąc po was rok temu. Ale no po prostu prawie, no popłakałam się myśląc sobie o tym, że to jest nasza pierwsza choinka i w ogóle dzwonię do mojej mamy, pokazuję jej. No i opowiadam jej tę historię, że nikt nie odbierał, no i w ogóle, że nie było choinek w doniczkach i tak dalej, że my musieliśmy kupić taką choinkę. A moja mama powiedziała, tylko nie pokazuj tego, bo cię ludzie zjedzą. I ja powiedziałam, mamuś, no ale taka jest prawda. Taka jest prawda, no musieliśmy, znaczy musieliśmy. Podjęłam taką decyzję, że kupiłam taką choinkę. W ogóle nasza Magda potem powiedziała, że słuchajcie, my rok temu kupiliśmy w donicy choinkę, miała być żywa, jedziemy z nią na działkę, a ona jest obcięta. W środku zapakowana, tylko wiesz, do ziemi. I jakby na koniec dnia, wiadomo, no to stoimy codziennie przed różnymi wyborami, czy będzie lepsza taka plastikowa, tak, której będziesz korzystać 20 tak lat, czy taka w donicy, ale to też jest podobno często, wiesz, takie, nie wiadomo, no te choinki się przyjmują, nie przyjmują, no trudno. I ja wiesz, mówię do mojej mamy i właśnie tak sobie myślę, bo nieważna jest konkluzja naszej rozmowy i tego, że moja mama nie była zachwycona tym, że kupiłam taką choinkę, ale właśnie to jest autentyczne. No, ja nie będę udawać teraz. Wiesz, mogłabym ją wsadzić w donicę i powiedzieć, słuchajcie, tak, zamknąć temat. Ta choinka, nie martwcie się, zostanie potem wkopana do naszego ogrodu, a potem powiedzieć, oj, słuchajcie, nie przyjęła się. No, ale to by nie było prawdą. Dlatego myślę, że ta autentyczność dla mnie, z naturalnością ciężko, bo tak jak mówię, naturalnie to wiesz, ktoś, siedzimy sobie razem we dwie na kawie, nikt tego nie nagrywa, jesteśmy, tak, wiesz, tak naturalne. Ale autentyczność dla mnie to jest po prostu nieściemnianie. Nie, że jeżeli dostałam gdzieś tam drinka z słomką, no to ja nie będę wyjmować głupio tej słomki do nagrania, żeby wiesz, to jest dla mnie autentyczność. Jakby, mam nadzieję, że zrozumiałam to, co chcę powiedzieć, ale po prostu nieściemnianie. No ja nie będę ściemniać i nie będę udawać. No nie udało mi się kupić tej choinki, no trudno. Trudno. Let it go. Znaczy powiem ci, że mi się to w głowie nie mieści i ja po prostu czasami zapominam, chyba że, tak jak mówiłam ci przed nagraniem, że nie każdy myśli tak jak ja. Mm-hmm. I jak ty mówisz, że miałabym okłamać ludzi, że to jest, nie wiem, stół, który sama ulepiła. Ale to jest ulepiła, notoryczne siedzenie. Dla mnie sieci. To w ogóle jest jakaś abstrakcja. To jest mindfuck. Że ktoś coś takiego robi, ale a to jest powszechne. Mi, to jest powszechne i to nawet nie będę tego jakby jakoś bardzo piętnować, ponieważ wiem, z czego to wynika. No. Bo jak ci ludzie mają, oczywiście mówię też o takich wyborach stricte, no nie? Tak. Jak ci ludzie mają, jak ja mam, ja wiem doskonale, jakie komentarze pewnie przeczytam, wiesz, pod tym filmem albo w DM-ach na Instagramie. Jak ja mam to czytać, to również na przykład być może ten ktoś podjąłby decyzję, żeby w ogóle przemilczeć ten temat, nie mówić skąd jest ta choinka i jaka i w ogóle. Mogłabym tak zmontować ten film, że po prostu kupiliśmy choinkę, ona już jest i tak dalej i koniec. I nie pokazywać, że jest w stojaku. Po to, żeby zadbać trochę o swoje zdrowie psychiczne i nie narażać się na reakcje ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy po prostu w całym swoim życiu dokonują tylko tych dobrych wyborów i ich życie jest czarno-białe. Więc jakby ja nie będę tego, wiesz, oceniać. Dlaczego ktoś to robi? Ktoś troszeczkę, wiesz, właśnie nagina może tę prawdziwość. Tak. Ja wiem, że ja tak nie zrobię i wszyscy, którzy ze mną czy współpracują, czy są blisko w moim życiu, doskonale o tym wiedzą, że ja po prostu czasem potrafię chodzić po biurze i rzucać przysłowiowym mięsem i mówić, że no nie zrobię tego, nie powiem tego tak, no nie będę kłamać, no po prostu nie. I to się również odnosi do tego, co mam napisane w bio, że pokazuje codzienność bez filtra, bo faktycznie pół roku temu odrzuciłam wszystkie filtry na Instagramie, to myślę, że ten filtr można potraktować tak metaforycznie, wiesz, tak, że tak, filtr tak. To jest nakładka na twarz upiększająca albo czasem jakaś tam uatrakcyjnia. Atrakcyjniająca, tak. Może jest takie słowo. Dokładnie, mam nadzieję. A właśnie miałam cię to zapytać, właśnie o ten cytat z bio.
czy o co ci chodziło, od kiedy tak masz i co to dla ciebie znaczy, ale już odpowiedziałaś pięknie, że to jest bez filtra i bez filtra. Bez filtra i bez filtra, dokładnie. No, jakby staram się pokazać totalnie wszystko. W miarę możliwości tak. Instagrama, który nam stawia różnego rodzaju ograniczenia. Dokładnie. Ale właśnie chciałam ci powiedzieć jeszcze o tych wyborach, że w ogóle zawsze chyba, znaczy nie ma czegoś takiego jak dobry wybór, zły wybór. Można być tylko dobry względem tych opcji, które mamy. Dokładnie. Tak? Jakby trochę zapominam, ja nienawidzę tego oceniania. Nie masz pojęcia, z czym się borykam. Jakby teraz rozmawiałyśmy o prozaicznym temacie choinki, tak? Mhm. Ale no, ktoś ma plastikową choinkę w domu. Słucham, masz plastikową choinkę w domu? A czy ty nie wiesz, że taka prawdziwa to jest, taka żywa to jest dopiero klimat, to jest zapach i tak dalej. Przykład, skąd ty wiesz, że ten ktoś ma 3 czy 4 stówy do wydania na choinkę tak. co roku? Skąd, czemu w ogóle to zakładasz? Jakim prawem? Nie masz o tym pojęcia. No, ale właśnie powiedziałaś też parę razy, że oni cię dojadą, albo ja wiem, co będzie w komentarzach, albo ludzie oczekują, czyli jakby no, to sugeruje, że jednak ta pewnego rodzaju niechęć i jakaś tam negatywna energia no, jest w tej przestrzeni internetowej, no i zakładam, że u ciebie też ona się pojawia. I ja sobie zdałam się, z nią sobie radzę. No, już trochę się czuję, masz jakieś dobre weteranem. Nie będę zdradzać mojego jednego takiego pomysłu. Mówiłam ci o nim przed nagraniem, ale tylko dlatego, żeby po prostu nie dawać pomysłów innym hejterom. Ale nie, no szczerze to po mnie spływa już teraz. Tak szczerze o tym mówię. Myślę, że naprawdę, żeby nie było, to nie jest tak, że mnie to w ogóle nie dotknie. Potem sobie myślę, ty mała gadzino. Dostałam 100 super wiadomości, a ta twoja jedna będzie mi siedzieć w głowie. No. I ja ten nasz mózg jest okropny, jest strasznie wredny, bo te miłe są miłe, ale ta jedna niemiła nas zawsze zepsuje humor na 3 dni. I nienawidzę do tego dopuszczać, no ale jestem tylko człowiekiem, więc w sumie nie mogę powiedzieć, że kompletnie mnie to nie dotyka, bo... Ale z drugiej strony nie chcę tego przyznać, ponieważ to trochę tak jakby właśnie ci hejterzy triumfowali. Nie zawsze to są hejterzy, bo wiadomo, nie każda sprzeczna opinia z moją to jest hejt. Ja zawsze to podkreślam. Ja bardzo często dyskutuję z ludźmi, którzy w jakiś sposób tutaj próbują mi coś zarzucić. I ja im pokazuję często, jak mam czas i mi się chce w to bawić, swoją perspektywę. I bardzo często dochodzimy do takiego konsensusu, że w sumie, wiesz co, nie pomyślałam o tym, nie pomyślałam. I też znowu, nie do końca będę oceniać takie osoby, bo zobacz, dzisiaj, teraz w trakcie tego nagrania opowiedziałam całą historię z choinką. Nie wiem, czy to zrobiłam, wiesz, w tym filmie na YouTubie, nie pamiętam. Nie wiem, czy będę miała na to czas na Instagramie. I ci ludzie nie będą znali tej perspektywy. Oni zobaczą, że ona wszystko sobie wstawiła obciętą, piękną, ale wiesz, obciętą choinkę. I niszczy planetę. I niszczy planetę. I po prostu być może mi napiszą, hej, niektórzy napiszą to fajnie, wiesz co, pamiętaj, że nie każda żywa choinka to dobre rozwiązanie, może warto, żebyś się zastanawiała nad tym i nad tym, ale to będą może dwie osoby, a pozostałe po prostu mi pocisną. I no pocisną, bo nie będą mieli pełnego oglądu. Ja nie zawsze będę miała czas, wiesz, na to, żeby rysować pełen obraz sytuacji. Dlatego też ten Instagram jest taki ciężki, bo nie da się przekazać pełnej historii i pokazać pełnej perspektywy, tak, z której się znajduje. Ludzie oceniają często z tego, co mówisz, jakby twoje wybory, co musi być w ogóle ciężkie, tak? Też jako mamy, jako w ogóle jako kobiety. Myślę, że to nas spotyka często, ale czy miałaś też tak, czy masz tak, że ludzie na przykład komentują twój wygląd? Myślę, że w ogóle komentowanie wyglądu jest taką domeną naszego kraju, szczególnie co do kobiet. Wydaje mi się, że nie, ale to dlatego, że chyba też ludzie, którzy mnie śledzą, przynajmniej są ze mną jakiś tam okres czasu, i chyba to też po mnie widać, że nie pytam o to, nie interesuje mnie zdanie tych ludzi i jestem zadowolona ze swojego wyglądu. I to, oczywiście to była droga, którą przeszłam i też o tej drodze często mówię na Instagramie, że trzy czy cztery rozmiary temu byłam bardziej nieszczęśliwa niż teraz. I jakby, żeby nie było, to nie jest mój sposób. Hej, pojedzcie sobie trochę więcej, będzie lepiej. Nie, broń Boże. Po prostu w jakiś dziwny sposób ta wewnętrzna przemiana, wiesz, te różne wnioski, na pewno terapia, na którą również chodziłam, po prostu mega mnie uspokoiły i udowodniły, że ta atrakcyjność na serio jest w nas. Ja wiem, że to brzmi błaho, ale... Ale to trzeba powtarzać, bo to jest to samo, co powiedziałaś wcześniej, że ktoś przyszedł do twoje konto po kilku latach i ty mówisz, Boże, czemu pytasz mnie o takie podstawy, ale zawsze trzeba wracać do tych podstaw, bo zawsze jest ktoś, kto właśnie tego potrzebuje usłyszeć. No więc właśnie. I mogłabym przytoczyć milion sytuacji w moim życiu, które są potwierdzeniem tej tezy. Naprawdę. Ale nie mamy tyle czasu. Więc staram się również tego uczyć gdzieś tam na tym moim Instagramie. I
jestem wciąż w mniejszości, wiesz, nosząc taki rozmiar L, XL w sieci otwarcie i nie chowając się w szafie pod, wiesz, ciemnymi, obszernymi szmatami, żeby udawać, że to tylko ubrania, jak coś. Myślę, że z tego, co wiem, po prostu to nie o to, nie wiem, jak to dobrze nazwać, wiesz, ale wydaje mi się, że ja trochę poszerzam ten wachlarz różnorodności, po prostu, że ludzie oglądają i myślą sobie, okej, okay, są takie babki, są tak. takie babki. Dziewczyny, kobiety piszą mi, że wow, ty nosząc taki rozmiar założyłaś mini w zielony leoparci print. What the fuck? W ogóle nigdy bym tego nie zrobiła. Wiesz, ja uwielbiam printy, kolorowe ubrania i zawsze moje czytelniczki nawet mówią, jejku, ja nie noszę kolorowych ubrań, ale ja po prostu uwielbiam, wiesz, i patrzeć na to, jak, nie wiem, ty połączyłaś te dwa wzory, albo co, panterka i paski? W ogóle co? I myślę, że to nie o to chodzi, że teraz wszystkie moje czytelniczki będą łączyć printy i paski. Ale zobaczam, że można inaczej. Albo, że uwaga, uwielbiam to sformułowanie, że na przykład, wiesz, pokazując, że jestem szczęśliwa w rozmiarze L, promuję otyłość, więc teraz wszystkie przytyją. No, śmieję się, bo po prostu żartem, ale uwielbiam ten wniosek, naprawdę. Oczywiście bardzo mocno błędny, ale dobra. Tylko ja bardziej pokazuję tym ludziom, że każdy z nas ma jakieś takie odchyły od normy i kanonu. No. Dla jednego to będzie nos większy niż ten, który ogląda w mediach. Dla innego może rzadkie włosy, bo to, co ogląda w sieci, to w większości być może kobiety z po prostu zagęszczonymi, doczepionymi włosami, a ona porównuje je do swoich. I kiedy ja sobie wyskakuję pończuś w leoparcie i różowej sukience, jesteś taka złota. To myślą sobie, no i zjebiście. Jeżeli ona się tak dobrze czuje w tej sukience, w rozmiarze L, a ja nie sądziłam, bo mnie media nie nauczyły, że można tak, to w sumie ja się zarobiście czuję ze swoim nosem, rozmiarem stopy, nie wiem, tym, że nigdy nie będę miała długich, naturalnych paznokci, no wiesz, czymkolwiek innym. I z tego, co wiem, z tego, co mi piszą dziewczyny, to bardzo to lubią, wiesz, po prostu, że że to jest straszne, co teraz powiem, się zacinam, dlatego, że po prostu nie mogą mi czasem przez usta przejść takie rzeczy, ponieważ pokazują mi, w jakim miejscu są te nasze kobiety, że one mi dziękują, że ja, będąc młodą mamą, w takim rozmiarze jestem szczęśliwa. To jest przerażające, to dlatego jest się aż zacięłam, smutne, bo po prostu smutne, bo w ogóle co? Tak. Ponieważ to zakłada tyle błędnych rzeczy, że będąc młodą, czytaj, świeżą mamą, bardzo często nie pozwalamy sobie na to szczęście. Tak. Nosząc większy rozmiar, nie pozwalamy sobie na to szczęście. Jakby my ciągle znajdujemy powody, przez które nie możemy być szczęśliwe. I to mnie strasznie smuci. Więc, ale też, znaczy to, co powiedziałaś, jest bardzo poruszające, ale też my zapominamy o tym, że ludziom się podobają różne rzeczy. I często właśnie zamknięci w takiej bańce kanonu, nam się wydaje, że skoro na okładce magazynu, chociaż teraz to się zmienia, na szczęście, mamy tylko jakieś tam, powolutku, mamy tylko jakiś tam jeden typ osoby i my zakładamy, że jeżeli my nie będziemy tym typem, to nikomu się nie będziemy podobać, a jednak gusta są przeróżne. Słuchaj, to i nie jeden, myślę, mówiąc już tak bardzo, wiesz, stereotypowo, nie jeden facet, patrząc na modelkę z okładki, stwierdziłby, nie, w ogóle nie. Po prostu, ale wiesz, w ogóle jeszcze totalnie idąc sobie za tym wyzwalającym głosem, który jest teraz głośniejszy w internecie, to my nie jesteśmy od tego, żeby się ludziom podobać. End of story. Ja na przykład mam taką kurtkę, której nienawidzi mój mąż i w ogóle wszyscy mówią, że wyglądam w niej jak pajac. To jest taka sztruksowa, za duża, więc przypominam Państwu, że ja do najmniejszych osób nie należę. To jeszcze zakładam na siebie za dużą sztruksową kurtkę. Jesteś w worku, Asia. Uwaga, nie! Ona się kończy w złym miejscu, ponieważ na moim biodrze, czyli najszerszym punkcie mojego ciała i teraz ma koszyszkowy kołnierz, a ja mówię, mam to gdzieś! Ona jest taka cieplutka i jest taka różowa i kocham tę kurtkę i wyglądam w niej na jeszcze większą, ale mam to po prostu gdzieś. Po prostu ją noszę i trudno. Nie ubieram się po to, żeby, wiesz, sobie czegoś odejmować. Totalnie rozumiem, że tak robimy. To znaczy, żeby nie było. Ja mam oczy, patrzę na swoją sylwetkę i na przykład teraz, wiesz, jak tutaj siedzimy, podwinęłam sobie rękawy, ponieważ doskonale wiem, że to robi lepiej na moją sylwetkę, wiesz, po prostu. Tak, no, znasz swoje ciało i chcesz wyglądać ładnie dla siebie. Tak, ale to nie zmienia faktu, że nie wszystkie moje ubrania są od tego, żeby wyglądać lepiej, powiedzmy.
I też lepiej się czuć, bo ja uważam, że właśnie to sprawia, wiesz, dobrze skrojone tak. i dobrane do nas ubrania, że się lepiej czujemy w swojej skórze, po prostu jesteśmy, co za tym idzie, no mamy lepsze samopoczucie. Tak. Ale są rzeczy, które lubię i po prostu nie są od tego, żeby, wiesz... Tak, no bo przecież jeżeli nam jest fajnie, podobamy się sobie, mhm. bo sprawia nam coś przyjemność, dokładnie. Jesteśmy przez to fajniejsze dla innych... I też przez to jesteśmy bardziej atrakcyjne, bo powiedziałaś, atrakcyjność jest w nas. Tak. Nie no, przez lata, nosząc rozmiar 38, chodziłam taka, wiesz, zgarbiona i przepraszająca swoją postawą, że żyję. Bo mi się wydawało, że ja już w tym rozmiarze 38 jestem grubsza niż wszyscy dookoła. Ja jechałam metrem do pracy w tym rozmiarze 38 i wiesz, co robiłam? Obserwowałam uda innych kobiet i mi się wydawało, że mam największe. Ale właśnie, wiesz co, powiem coś w kontrze. Bo nam właśnie się wydaje, że... Wtedy osoba, która się bardziej wpasuje w kanon, mhm. to już jest w Dolinie Szczęśliwości i ona wtedy już może się cieszyć. No bo oceniamy tak, swoim... Tak, tak. Ja chciałam powiedzieć, jako osoba od zawsze drobna i szczupła, mhm. wkręciłam sobie... Że jesteś za szczupła. Nie, wkręciłam sobie, że mam grube uda. Tak, dzień dobry. I to było, nie wiem, w gimnazjum no chyba? Jasne. I ja dosłownie pamiętam, jak ja miałam taką jeszcze szczuplejszą ode mnie koleżankę i ja dokładnie pamiętam, że my sobie przykładałyśmy nogi na klatce schodowej w wieku 14 lat w gimnazjum i ja stwierdzałam, że nie, no moje są jednak za grube, no bo są grubsze niż jej. Tak. Więc jakby niezależnie od tego, w jakim się jest rozmiarze, to nam, jak nam się wkręci coś... Słuchaj, no jeżeli ja miałam wkręty w rozmiarze 38, no to o czym my rozmawiamy? I ja totalnie kiedyś pamiętam, że mówiłam, że wiesz, dziewczyny, kobiety noszące rozmiar 36, to nie czasem być może tak jest, ale jednak jak na przykład mówią, że ach, jestem taka brzydka albo taka gruba, to wiesz, kokietują, bo mhm. czekają, aż ktoś im powie, oj, nie jesteś kochana. I pewnie jest jakaś część taka osób, część osób tak robi, ale myślę, że niezależnie od rozmiaru. Ale myślę, że część totalnie tak czuje. Ta tak. osoba tak się czuje sama ze sobą, no i po prostu to jest przykre, bo tak jak mówię, kompleksy nie mają rozmiaru. Zresztą mam bardzo fajnego live'a nagranego u siebie na profilu o tym temacie. Nie, naprawdę, jest bardzo... fajne, powiedziałam, kurczę. No ja się chciałaś wyjść na elokwentną, inteligentną, a tutaj jednak... Erudytkę tak. i wyszło jak zawsze. No dobra. Bardzo fajny podcast. Tfu, live polecam. U mnie w profilu przypięty z Sylwią Antoszkiewicz. O, Boże, ja kocham Sylwię. Pozdrawiamy Sylwię. Z Sylwią Antoszkiewicz i sobie właśnie rozmawiamy. Ona z perspektywy osoby, która pracuje z kobietami i ich, wiesz, stylem ubierania. Ma super reakcję. Po prostu ja, to nie jest tak nawet, że to jest tylko moja opinia, ale naprawdę bardzo dużo kobiet mówią, że ten live był super i ta rozmowa, więc polecamy. I właśnie tytuł jest o tym, że kompleksy nie mają rozmiaru. Bo to w ogóle nie o to chodzi. Totalnie. W ogóle powiedziałaś coś takiego na początku naszej rozmowy, że pewnie wiesz, jak to jest na Instagramie. I mi się zapaliła taka lampka, że każdy z nas ma zupełnie inny Instagram. No tak. I to jest hit, że jakby my spędzamy cały dzień w towarzystwie jakichś ludzi, których sobie wybraliśmy i nam się wydaje, że wszyscy skaczą na bungee, albo wszyscy ubierają choinki, wszyscy wykopują choinkę, albo ludzie są tacy. A na moim Instagramie są same jakieś cytaty duchowe. Jakieś, wiesz, potrawy jednogarnkowe. I wiesz, i zupełnie jakby ten świat jest, no tak, ten świat jest inny. I to jest bardzo ciekawe, jak łatwo nam pewne generalizacje stosować. Ale też to pokazuje, jak różne funkcje mogą social media spełniać w naszym życiu. I na przykład jak ty powiedziałeś, że masz refleksję za każdym razem, jak się poczujesz po jakiejś treści. Że myślisz sobie, ej, jakoś tak niefajnie mi, jak oglądam te story. Tu może kogoś odobserwuję, tu może coś wyciszę, tu może poszerzę to jakieś konta bardziej inspirujące w świecie. Nie wiem, związanym z dziećmi, podróżami, cokolwiek można wybrać. No i to jest ekstra, że masz te refleksje. Ja też tak mam, ale myślę, że wiele osób nie ma tego. Oj, i te social media mogą im robić trochę więcej krzywdy. Stąd moje pytanie, co zrobić, też masz dużo dostępu do kobiet, co można im powiedzieć i co zrobić, żeby nauczyć ich korzystać z tych social mediów tak, żeby one rzeczywiście właśnie wynosiły z nich tę wartość, żeby one je po prostu... uskrzydlały i dodawały im tej pewności, a nie pokazywały, jak zajebiście mają wszyscy inni. Bo to jest chyba, to jest chyba ten problem, nie? Że ktoś, ty chcesz, żeby ludzie patrząc na twoje treści poczuli inspirację i ciekawość, ale nie masz wpływu na to, czy ktoś nie będzie czuł się po prostu załamany swoim życiem. Tak, no nie? Oczywiście. I myślę, że są dwa aspekty.
które można tutaj poruszyć, ale jeszcze zanim przypomnij mi, że postaram się, są dwa aspekty. Dwie różne drogi, żeby to zrobić, ale no i popatrz się, no. I zapomniałam. Mówiłam o tym, ale że każdy ma swojego Instagrama. Ja wiem. Rzucać. Wiesz co, nie. Chciałam o czym innym. Jak to zrobić? Ja powiem swoją perspektywę i dodatkowo jeszcze rzecz, której mi tutaj brakuje. A już wiem, przypomniałam się, muszę to powiedzieć. Dawaj. Stop. Że ogromnym zagrożeniem oglądaniu w taki sposób treści jest to, że mam poczucie, że ludzie zakładają, że życie tych ludzi z Instagramu, z sieci, z YouTube'a jest o tyle ciekawsze, ich wolny czas, niż ten ich, na przykład zimowa niedziela. Mogłabyś iść na sanki. Mogłabyś iść na sanki. No tak, Karola, mogłabyś wziąć koleżankę albo sama wziąć jabłuszko i pozjeżdżać z górki. Tak, no ale czym to jest? Czym jest to zjeżdżanie na sankach albo wypicie gorącej czekolady, jeśli ty wiesz, że ktoś teraz jest w Aspen na nartach? Więc co robisz? Oglądasz czyjeś Aspen zamiast samemu przeżyć coś zimowy fajnego. Poranek na jabłuszku, czy też z gorącą czekoladą. Bo ty wiesz, bo ty oglądasz tych ludzi, że ich życie jest o wiele ciekawsze i że twoje nigdy nie będzie tak ciekawe i tak pełne emocji i wrażeń, widoków. Po prostu jesteś w innym... No po prostu nie jesteś tym człowiekiem, masz inne życie. I ludzie porzucają w ogóle jakąkolwiek aktywność w wolnym czasie na poczet oglądania, rozumiesz? Mm-hmm. Już jakby na starcie myślą sobie, tak. Nie pójdę zrobić pikniku, nie pójdę na spacer. Ja nigdy nie zapomnę, jak ja zaczęłam na Instagramie. Naprawdę zaczynałam wtedy. Rzuciłam pracę w korpo i po prostu sobie działam na Instagramie bez większego celu. I powiedziałam do ludzi taką trywialną rzecz. Jest dzisiaj taka piękna pogoda, że jak możecie, to po prostu wracając z pracy idźcie piechotą albo wysiądźcie jeden przystanek tramwaju czy autobusu wcześniej i się przejdźcie. I wiesz, co mi ludzie napisali? Że mi dziękują, bo to zrobili. I ja sobie wtedy pomyślałam... Wracał pozdrow tutaj. No. I sobie wtedy pomyślałam, na bank mnóstwo moich znajomych, a wtedy wiesz, kiedy zaczynałam i nie, to nie była moja praca i nie zarabiałam na tym, no to był totalnie temat do heheszków. Na zasadzie, a co, no pierdoli. No nie, co ta Aśka gada? No tak. Każe ludziom się na spacer, czy ją powaliło? A sobie myślałam wtedy, nieważne. Ja dostałam 20 wiadomości, że ludzie to zrobili, że są mi wdzięczni, że po prostu im taki impuls dałam. Tak. I ja bardzo mocno pamiętam tę sytuację, mimo że była na początku mojej kariery, w cudzysłowie, tak, tego działania w sieci. I serio, to jest mój motor do działania w ten sposób właśnie, że nie ma nic złego w tym, że ktoś jest teraz na Bali i je, wiesz, floating breakfast w śniadaniu. I ty możesz to oglądać i z tego czerpać i pomyśleć sobie, jejku, niesamowite, że można zjeść pływające śniadanie na Bali. Ekstra. Tak, jako ciekawostkę. Nie no, ekstra. Być może zainspiruje ci to, żeby odłożyć kasę na taką podróż, a być może po prostu pomyślisz sobie, fajnie, zobaczyłem piękny obrazek, fajną rzecz i tak dalej. Ale niech to nie odbiera tobie chęci do tego, żeby po prostu sobie umilić dzień i spędzić go w ciekawy pracując sposób. Pracując z tym, co mamy, bo to nie jest nic odkrywczego, ale tak sobie pomyślałam, że Aspen czy Bali to jedno, ale na przykład ty pokażesz czekoladę i ktoś już jakby czuje się zdemotywowany, bo u ciebie to na przykład tak pięknie wygląda i tak dalej, i tak dalej. Ale ja na przykład mam taki wniosek, myślałam o tym wczoraj wieczorem, jak sobie robiłam taką wieczorną jakieś takie rozciąganie, że moje życie bardzo często jest takie super nudne. W sensie, powtarzalne? Tak, ono jest takie zwykłe, tylko że na przykład, nie wiem, no mam wokół siebie rzeczy, które lubię i one są dla mnie ładne, więc jest mi miło, ale tak na dobrą sprawę, no to przyszłam do domu, ugotowałam sobie obiad, obejrzałam trochę serialu i potem zrobiłam jogę. Jakby, czy to jest podbijanie świata? No, ale ktoś z boku pomyśli sobie, wow, ale masz tutaj takie piękne lampki rozwieszone na książkach. Tak, bo sobie rozwiesiłam. I. Ale ja nie mam tych lampek. No i co teraz? No bo to jest sposób myślenia ludzi. Tak. Szukanie powodu, dla którego ty nie zasłużyłaś na to, żeby mieć taki miły czas, albo czemu tobie to... No. Więc to jest moja pierwsza myśl i wracając do tego, jak zrobić, żeby było lepiej. Tak. Jak dobrze korzystać. Jak dobrze korzystać. Miałam zacząć od mojej perspektywy, ale w sumie nie. Zacznę od tego, że przede wszystkim zacząć korzystać z nich świadomie. To znaczy, to jest teraz mój czas na relaks i na rozrywkę i to jest mój czas i mam ochotę spędzić go na Instagramie. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale serio, my mamy ten nawyk, wszyscy jesteśmy uzależnieni od smartfonów i nie słyszę odmowy. Tak jest. Totalnie. Tak jest. Nasz kciuk to po prostu, jak śpimy, to skróluje. Bierzemy do ręki smartfon, wiemy, w którym miejscu mamy ikonkę z, nieważne, czy to jest Facebook, czy YouTube, czy co. Klikamy tam i bezwiednie skrolujemy albo odświeżamy, tak? Czyli pociągamy za, jak w jednorękim bandycie, cyk. To się kółeczko kręci i tada!
świeży content specjalnie dla nas. To róbmy to świadomie. Tak. Że to jest teraz ten czas, spędzę go. I to nie chodzi o to, że masz powiedzieć sobie, dobra, tylko 15 minut. Nie, jak chcesz to spędzić na tym cały dzień, bo być może jest niedziela, nie musisz nic innego robić, jest brzydka pogoda, albo nawet ładna, nieważne. Tylko żeby to była twoja świadoma decyzja. I to nie chodzi o to, że ona jest zła, dobra, nieważne. Ważne jest to, że teraz to robisz i że to ma ci sprawić przyjemność. I jednemu będzie sprawiał przyjemność oglądanie, wiesz, lotu helikopterem nad Dubajem, a innemu po prostu przepis na myślane ciasteczka dziewczyny, która mieszka pod Krakowem. I myślę, że kiedy przyjdzie ta świadomość, to po prostu kiedy pojawią się treści, które w jakiś sposób wpływają na ciebie źle, i to mogą być te ciasteczka nawet, bo pomyślisz sobie, bo być może uruchomi to wspomnienie, którego nie lubisz, albo sobie pomyślisz, albo no nie wiem, no po prostu ta kobitka, wiesz, ma rodzinę, dom cały, designerskie meble, a ty jesteś na innym etapie życia, ale o tym marzysz i to nie jest nic, co dobrze cię naładuje energią, tylko negatywnie, bo pomyślisz sobie, no wiesz, uruchomi tak, jakąś dziwną lawinę myśli. Tak, no to wycisz ją. Albo daj unfollow. Po prostu to zrób. Mm-hmm. Nie musisz się nikomu polecam detoks party. Ja ostatnio to robiłam, przepraszam wszystkich, ale po prostu przejechałam moich obserwujących, mówię nie chcę. Tak, i po prostu odpalasz i unfollow. I tyle. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, że Instagram to jest taka twoja impreza. Mm-hmm. I że jak nie lubisz kogoś, to go nie zapraszasz na tę imprezę. Dokładnie. No więc to jest twój wolny czas. Tak jakby wchodzisz w tym wolnym czasie na tę imprezę i masz tam ludzi, którzy cię denerwują. No to po co? To fakt, no. Dokładnie. Siedzą u ciebie na herbacie i nie masz ochoty słuchać ich pierdololo, no to tak. Następnym razem ich nie zapraszasz na tę herbatę i tyle. A druga perspektywa twoja? Więc ta świadomość bardzo ważna. A moja perspektywa jest taka, że ja miałam, ojejku, bardzo ciężko mi było już z tym wszystkim, z tym natłokiem tych informacji, wiadomości, już bodźców wszystkiego. Jeszcze pamiętajmy, że u mnie dochodzi ten taki aspekt relacyjny. Mhm. Tego, że ja jestem twórczynią, mam znajome twórczynie i mogłam je lubić, ale na przykład, nie wiem, prosty przykład. Powiedzmy, że wiesz, my się znamy prywatnie, lubimy, a ty na przykład teraz pokażesz, że nie wiem, robisz wyzwanie minimalistyczne i pozbywasz się rzeczy niepotrzebnych w swoim życiu. Ja sobie myślę, Boże, a ja tak tonę pod ilością rzeczy. Boże, już nie mogę tego oglądać. Ona jest już piąty dzień na tym, wiesz o co chodzi. I od razu mam wyrzuty sumienia. Tak. No to ja nie mam problemu z tym, żeby nie jest to po prostu jakiś wyraz antypatii. Dokładnie, to nie oznacza, że siebie. Karolina, gini, ha, 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 już nigdy nie będziesz w moim życiu, tylko po prostu, ojejku, źle się strasznie z tym czuję, bo, a nie powinnam w sumie, bo tak. Ja mam prawo tonąć w tych rzeczach i that's it, wiesz. Albo nie jesteś na przykład w tym momencie, nie masz przestrzeni na to, żeby się temu przyjrzeć i cię to po prostu bardziej stresuje. Tak, no dokładnie, to bardziej raczej to drugie podejście, a nie ten szatański śmiech na górze po prostu dziwnego stafu. Więc to jest to. I ja sobie, wiesz, z tym nie radziłam, ponieważ jak dawałam unfollow, to po prostu jakieś dziwne pretensje do mnie, słuchaj, ze strony innych osób, które nie do końca jeszcze doszły do tego momentu, przypływały. Co zrobiłam? Tylko pamiętajmy, że jakby to jest moja praca, tak? Więc jakby troszeczkę inaczej, z innej perspektywy, ale jakby to przedstawiam, ale myślę, że można coś wyciągnąć dla siebie z tego sposobu, w jaki to załatwiłam. Czyli właśnie, przez to, że mi się wydawało, że to jest moja praca, to wydawało mi się, że to jest moim obowiązkiem być na bieżąco z bardzo dużą ilością ludzi i treści. Mhm. Więc u mnie nie było czasu wolnego na Instagramie, tylko mi się wydawało, że to jest moja praca i mój obowiązek. Research robisz. Dokładnie. Więc tego było za dużo. Mhm. Ja po prostu za dużo oglądałam innych, a jak oglądałam innych, to się frustrowałam, bo pomyślałam sobie, co? A ona tam jest i zrobiła takie zdjęcia, miałam taki sam pomysł i co teraz? No, ha, 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 dla kogoś śmieszne, dla mnie pracowa tragedia, tak? Mhm. Bo coś tam. Więc uznałam, że to mi nie służy. Żeby odgrodzić ten czas wolny i tę pracę, po prostu z mojego konta unfollowowałam wszystkich. Czyli jeżeli wchodziłam w rolę pracy, w tryb pracy, to co ja teraz widzę na swoim koncie, jeżeli ja nie wchodzę? Nic. Widzę tam tylko swoje ostatnie zdjęcie. A to jest bardzo fajne. I co mi to dało? Od razu wychodzę, bo nie mam co scrollować, serio. Nie ma tego, wiesz, dziwnego... Nie ma pokus, bo to nawet nie jest nasza świadoma decyzja, bo po prostu automatycznie nam leci dokładnie. Ten palec. Dokładnie. I ja znowu tam wchodzę, tam nic nie ma, więc wychodzę. Odblokowałam wiadomości na moje Instastory, ponieważ trochę więcej miałam czasu na to, żeby być z moimi czytelnikami. Serio. Tak. To było ekstra. Ja w końcu znowu rozmawiam z moimi babeczkami.
I mam na to czas i serio mam z nimi kontakt i kojarzę je po zdjęciu profilu, po imieniu, co o której słychać czasem. Wiesz, to nie są może setki ludzi, ale naprawdę mam kilkadziesiąt babek, z którymi mam gdzieś tam kontakt w ciągu tygodnia kojarzysz czy miesiąca. Je. Kojarzę je. Więc to jest to. I potem mam takie drugie, bardzo prywatne konto, bardzo malutkie, zamknięte, na którym śledzę znajomych i przyjaciół i sobie sprawdzam, co o nich słychać i tak dalej. I to jest jakieś 100 osób, może wiesz, i takie konta, które właśnie chcę śledzić. Często ten profil nie jest znany wielu osobom, więc one nie mogą zweryfikować, że śledzi mnie, czy mnie nie śledzi, bo wiesz, po prostu mam je takie sobie malutkie. Ale wyobraź sobie, że mam też trzecie konto. I tu cię pewnie zaskoczę. Do tego się spodziewałam. Że, czyli na tym drugim koncie... Masz konto rozrywkowe jeszcze? Nie, takie. To jest dla mnie rozrywkowe. A, okay. Tak, no bo dla mnie patrzy, co moje koleżanki tak. Oli, tak? Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu na nie zaglądam. I o dziwo zaskoczyło mnie to. Naprawdę rzadko tam zaglądam. Myślałam, że wiesz, będę przekichiwać między tymi kontami, ale tak nie jest. Wchodzę, patrzę, że jest pusto, wychodzę. W ogóle oduczyłam się tego dziwnego nawyku scrollowania bezwiednego. A trzecie konto jest właśnie trochę takie bardziej biznesowe. To znaczy, tam nie śledzę nikogo z Polski. Okay. Serio, takie jest założenie. Inspiracja. Dokładnie. Po to, żeby po prostu nie powielać sobie jakichś tam, wiesz, treści, śledzę bardzo dziwne, różne, małe konta z całego świata o bardzo różnej tematyce, naprawdę. Nawet nie potrafię przytoczyć, bo to jest taki miszmasz treści i ludzi. I też nie wchodzę tam codziennie. Myślę, że maksymalnie raz w tygodniu tam wchodzę. I zawsze myślę sobie, wiesz, że jak wyjdę z tego konta, to mam takie wow. I to jest to uczucie, które powinniśmy mieć, kiedy czujemy, że coś poszerza nasze horyzonty, a nie sprawia, że czujemy się... Instagram to nie jest platforma do utrzymywania znajomości. A stało się to trochę takie. Ja mam wrażenie, że ja przez to, że też jakby korzystam no, głównie jakby profesjonalnie, zawodowo z Instagrama, to zauważyłam, że ja nie lubię tam rozmawiać z ludźmi za bardzo, a zauważam, że osoby, które korzystają tak stricte, rozrywkowo, prywatnie, bardzo, o wiele chętniej się przerzucają na Instagrama, że ja wolę pisać na Messengerze, bo to jest dla mnie takie już typowo komunikator dla znajomych, a tu nagle się okazuje, że te DM-y zostały się najczęstszym sposobem komunikacji, mi się to też nie podoba, no ale też nie o tym mamy... Tak, no bo ci ludzie nam giną, ale tak. Jakby to już jest nasz problem, że tak powiem. Ogólnie ale ja spoko. Ogólnie naprawdę trochę podsumowując ten przedługi fragment o tym, jak to zrobić, to przede wszystkim włączyć totalnie świadomość do tego, żeby to nie było bezwiedne i zadbać o swój komfort fizyczny, ponieważ naprawdę to jest super ważne i w każdej sferze życia. No. A trochę daliśmy właśnie zawłanąć tym naszym życiem, życiami innych ludzi, często obcych, wiesz. Jest to trochę jakby, jak kogoś nie lubimy, to po prostu unfollow i koniec historii. Tak. Nie musicie się nikomu z ja, tego tłumaczyć. Kończąc, wrócę jeszcze trochę do tej autentyczności, bo jeszcze mam taką refleksję, że jest to bycie sobą, bycie naturalnym w cudzysłowie, bycie autentycznym jest, wydaje mi się, mimo wszystko pewnym trendem, bo powiedziałaś, że trudno jest rozsiać, kto ma maskę, a kto nie i że niestety jest takie mamy trendem. Czasy. Czy jednak widzisz, że ludzie się otwierają i że ten właśnie trend, nie wiem, rozwija się, zostaje z nami, jest prawdziwy? To jest mi ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że wiesz, kiedy ten Instagram do nas przyszedł, to automatycznie przyszedł z taką kreacją trochę tego wyidealizowanego świata. To znaczy po prostu z założenia na Instagramie wrzucaliśmy swoje uśmiechnięte zdjęcia. Tak. To trochę tak jak do albumu rodzinnego. W końcu się nazywa nawet, relacje się nazywają highlights, tak? Dokładnie. Najlepsze momenty. I tak, ale nawet, nawet Facebook chyba po polsku jak tłumaczy że i ci podrzuca, żebyś dodała relację, to wrzuć najlepsze momenty ze swojego dnia, coś takiego mówi. Ale ja to rozumiem, znowu nie będę tego kilować, no bo to trochę tak jakbyśmy wrzucały swoje niezadowolone albo zdjęcia, na których się sobie nie podobamy do albumu, czy też wieszamy. Jak idziemy na imprezę, to ubieramy się w ładną sukienkę. No, trochę tak. Dokładnie. Tylko, że nagle właśnie ten Instagram stał się obrazem naszego życia. Wszyscy dojrzeliśmy do tego, że jest to przedstawione w takim krzywym zwierciadle, takim bardziej idącym w tę stronę wyidealizowanego. I jesteśmy tym zmęczeni jako odbiorcy, a twórcy niektórzy również, bądź też zauważyli właśnie potrzebę odbiorców w tym, żeby zobaczyć trochę więcej prawdziwych momentów. Czy to jest naturalne, czy to jest prawdziwe, czy zostanie z nami? Nie odpowiem na to, bo na pewno to zależy, wiesz, od twórcy. Tak. Myślę, że... Naprawdę poznałam w swoim życiu paru twórców, może dwóch, dwie twórczynie, które są mega wyluzowane i takie z jajem i bardzo dużo takiego humoru przekazują, wiesz, w sieci, a w życiu prywatnym są wręcz antypatyczne po pierwszym poznaniu. Co ty mówisz? I jakby to... No,
nie chcę, żebyście w ogóle po moich wypowiedziach tutaj rozkminiali teraz to jakoś bardzo. Nie dowiecie się. Nie, chodzi mi o to, że nie ma co, nawet nie ma co próbować analizować to jakby. Tak. Z jakiegoś powodu tak jest. Tak, może to jest trochę jak Jim Carrey, który jak schodzi z planu, no to tak, ludzie są zdziwieni, że ciągle nie cieszy japy. No. Może jak poznałam tych ludzi, to po prostu mieli taki dzień i end of story, nie ma co tu się doszukiwać, tak? Ale myślę sobie, że to ogólnie dobrze to, że to zauważyliśmy. Wiem, że nie każdy potrafi się w tym odnaleźć, ponieważ nie każdy czuje się komfortowy z tym, żeby pokazać swoje brudne skarpetki i właśnie posprząta do tego zdjęcia i pokaże najlepszą wersję w swoim mniemaniu siebie, swojego domu i swojego życia. No i po prostu tak jest. I myślę, że dojrzałam do tego, bo myślę, że jeszcze rok temu bym powiedziała, człowieku, pokaż te brudne skarpety, po prostu pokaż, że też masz brudne skarpety, bo bez tego nie będziesz prawdziwym twórcą. A dziś myślę sobie, że no nie. Wiesz, no po prostu są, to tak jak trochę są kobiety, które codziennie rano po wstaniu nałożą makijaż, bo się tak najlepiej ze sobą czują, a są takie, które zupełnie nie czują w tym potrzeby i tu nie ma nic, że jest lepsza czy gorsza. Znowu, żadna z tych decyzji nie jest, wiesz, po prostu jest ich i myślę, że tak samo jest na Instagramie, a to teraz w naszych rękach jest to, żeby dopasować to, kogo śledzimy pod nasze preferencje i etap życia, na którym jesteśmy, bo chyba zapominamy też, że my się zmieniamy, nasze potrzeby się zmieniają, ci ludzie, których śledzimy również się zmieniają, tak? I u mnie wszyscy mają dzieci teraz, wszyscy których wiesz. No to Karolina, na przykład ja muszę... nie dajesz chyba swoim odbiorcom tego, czego oczekuję. I tak sobie myślę właśnie, że to jest mega ważne, żeby trochę to już mieć jakąś refleksję i trochę to zmieniać, no bo nagle w momencie, kiedy osoby, które ja obserwuję od lat, wszystkie mają dzieci, no to jest normalne, że ja będę szukała inspiracji wśród nowych ludzi, no bo te treści nie są ze mną zgodne i tak samo z perspektywy twórcy. Z twoimi potrzebami. Musisz też zaakceptować fakt, że mając dziecko, odejdzie od ciebie x osób, bo ich to nie obchodzi, ale przyjdą nowi. Albo jak nie masz tego dziecka, tak, a oni je mają i na przykład będą ci pisać w wiadomościach. Może to już czas. Aj, proszę cię, daj mi spokój. Ale jeszcze tylko chciałam nawiązać, że my lubimy być, tak jak powiedziałeś, że są ludzie, którzy widzą świat czarno-biało, no bo lubimy takie zero-jedynkowe podejścia, czyli na przykład właśnie albo mamy idealny świat na Instagramie, albo mamy taką prawdziwą rzeczywistość, nie? I nie widzisz też takiej tendencji, bo wydaje mi się, że to też się robi trochę takie niepokojące, że my dla odmiany teraz pokazujemy, jak jest naprawdę i właśnie chodzimy po prostu i zmieniamy tego Instagrama w taką historię o tym, jaki świat jest straszny, jak nam jest ciężko. I to też prowadzi trochę do nadużyć, że też no właśnie ze skrajności w skrajność. Tak, no ja nawet mam takie osoby, które lubię, ale po prostu ich narracja jest jakaś taka przytłaczająca mnie i ja muszę po prostu dać unfollow, no bo no to jest trochę tak, że nas motywują różne rzeczy, prawda? No są hasła typu just do it, yes you can i tak dalej, a niektórzy powiedzą no nie, no to nie jest prawda, ponieważ żyjemy w świecie przywilejów różnych Okej. Tak. No to nie jest dla ciebie. To nie jest coś, co ciebie po prostu napędza, będzie twoim motorem i rzeczą, która cię zainspiruje do działania. I naprawdę zapominam, że każdy z nas jest inny. I właśnie tak trochę ciężko jest dogodzić wszystkim. I jak pokazywaliśmy ten idealny świat, to znaczy po prostu wyselekcjonowane bardzo mocno, tylko pozytywne, tylko najlepsze i tylko z sukcesem fragmenty naszego życia, to było, że jesteśmy nieprawdziwi. Kiedy teraz my jako twórcy pokazujemy, niektórzy więcej, niektórzy mniej, ale pokazujemy też te gorsze momenty, mówimy po prostu, że się źle czujemy, że z czymś sobie nie radzimy, to słyszymy albo z jednej strony, że po co się tak uzewnętrzniać? To nie jest w ogóle, nie oczekuję tego. Albo z drugiej strony, dlaczego się nad sobą użalasz? Masz tu tyle i tylu fanów, zarabiasz na robieniu zdjęć, w ogóle chyba nie wiesz, nie wiem, poznaj perspektywę górników, czy kogoś tam, albo ratowników medycznych i wiesz, znowu umniejsza się czymś emocjom, nie znając w ogóle jego perspektywy, więc jakby to jest, wydaje mi się, że bardzo ciężkie. Ja się staram znowu tutaj wrzucać jedno albo drugie. Jest też taka jakby to powiedzieć, przykra, nie to, że perspektywa, takie przykre zjawisko tego, że jeżeli my się nie wypowiadamy na jakiś temat, to znaczy, że go ignorujemy, jest dla nas błahy, trywialne albo nie obchodzi nas on. Tak. Tak, sytuacja polityczna, nieważne, czy tak, ogólnie jest rozpierdziel na całym świecie, tak, nie ma co tu się pochylać nad konkretnym wątkiem. I teraz, jeśli my je nie komentujemy, to jest to odbierane jako, wiesz, taka ignorancja. A na przykład prawda jest taka, że dla wielu odbiorców właśnie to wejście na Instagram ma być tym pozytywnym fragmentem dnia, tak? Że
dla nich ważne jest to, żeby właśnie kurczę, fajną herbatę zimową sobie zaparzyć i dowiedzieć się, że warto jest dodać do niej kardamon i end of story. A dla kogoś innego za to będzie bardzo ważne, żeby należeć do społeczności osoby, która na przykład gdzieś tam prężnie działa i w jakimś konkretnym temacie i na przykład podsuwam pomysły, w jaki sposób możemy działać. Nie każdy ma na to siłę psychicznie i zdrowie i trochę o tym zapominamy i to, wiesz, o przerzucanie odpowiedzialności, obciążanie ludzi, internetu jest to nagminne naprawdę. I nie mam jakoś tego dużo. Ja się wypowiedziałam na ten temat raz i powiedziałam po prostu, że nie mam siły. I myślę, że wy macie tak samo. Ja po prostu wyszłam z domu, wsiadłam do metra, dostałam z łokcia od babki w brzuch, od jakiegoś nastolatka w słuchawkach po prostu plecakiem po twarzy. Połowa ludzi, powiedzmy, że tam w ogóle bez maseczek, bez jakiejś takiej... Nie, to nie jest w ogóle dyskusja na temat tego, kto w co wierzy, jakie ma maski i tak dalej, tylko takie są zasady, takie są przepisy i no... Gówno mnie obchodzi, jak kto ma na ten temat zdanie. W tym wypadku no, nie ma wyboru. Nie dostaliśmy wyboru, tak? Te maski są obligatoryjne. I chodzi o to, że właśnie uderzyło mnie ostatnio w trakcie spaceru jakaś taka, wiesz, obojętność, to, że nikt mi dzień dobry nie odpowiedział w kiosku czy w piekarni, że ludzie są tacy nieprzyjemni i powiedziałam, że to widać wszędzie, że jesteśmy wszyscy tym przytłoczeni. I ja myślę, że to jest ta wiesz, fala nieszczęśliwych ludzi wynika właśnie z tego, że no, jest nam wszystkim bardzo ciężko, po prostu. Nieważne, po której stronie barykady stoimy, wiesz, jaki mamy czy wyznanie, czy wiesz, poglądy polityczne. Po prostu jest taka niefajna atmosfera u nas w tym momencie i to widać na ulicach. I ja o tym wtedy napisałam i powiedziałam, że po prostu wybaczcie, nie mam siły po prostu jeszcze na ten temat więcej tutaj dyskutować, żeby była jasność, mam taki i taki pogląd na ten temat i tyle. Ale nie chcę rozwijać tego tematu dla własnego zdrowia psychicznego. Jeżeli na przykład wam zależy na innych treściach, to musicie wiedzieć, że musicie poszukać ich po prostu gdzie indziej. A jeżeli po prostu też potrzebujecie trochę takiej odskoczni, no tak, no to tak jakby wracamy wieczorem do domu i oglądamy jakiś serial. Tak. I tyle. I no. Fajnie, że o tym mówisz, bo ja też czuję dużą taką potrzebę zaadresowania tego tematu, bo tak samo zmagam się z sytuacją, gdzie ktoś wymusza w pewien sposób moje zabranie głosu. I tutaj są, uważam, że jest kilka rzeczy. To pierwsza rzecz jest taka, że jakby nie robisz tego pod ludzi, bo okej, może część osób chce rozrywki, może część osób chce edukacji, ale ja wrzucam to, co ja czuję, że chcę wrzucić. Więc jakby tutaj musimy liczyć na wzajemny szacunek, tak? I ja wypowiadam się wtedy, kiedy mam potrzebę się wypowiedzieć i kiedy u mnie to jest. Znaczy, ja zawsze mam jakiś pogląd, jakby też jestem osobą bardzo taką właśnie, mówię się, opinionated, ale ja nie lubię się opowiadać na tematy, na których się nie znam na przykład. Dokładnie, ja jestem taka sama. I uważam, że okej, jeżeli ktoś mnie zapyta wprost, na przykład na live'ie, to ja powiem w jednym zdaniu, co o tym sądzę. Ale nawet też badania, wiesz, przy tych wszystkich rzeczach i covidowych, i na przykład Black Lives Matter, tam sprzed półtora roku, czy rok temu to było, były takie badania zrobione, że tak naprawdę osoby, które udostępniają bez sensu jakieś, wiesz, posty czy czarne plansze, robią więcej zamętu wokół niczego i odbierają trochę głos tym ludziom, którzy naprawdę edukują. I ja uważam, że jakby, no, jeżeli się nie znam, to się nie wypowiadam, nie zabieram przestrzeni na to, ale to nie znaczy, że nie mam zdania i też nie mamy w obowiązku zawsze stawać w obronie wszystkich. I to nawet już abstrahując od jakichś takich grubych tematów politycznych, przykład z mojego życia, kiedy zrobiłam prezentownik, dostałam jakąś wiadomość o tym, dlaczego nie powiedziałam o tym, że można wpłacić pieniądze na paczki dla ludzi bezdomnych, to jest ważne i było właśnie taki zarzut, dlaczego influencerzy nie myślą o tym. I ja pomyślałam, w pierwszej chwili chciałam coś odpowiedzieć, ale potem pomyślałam sobie, no nie, bo to jest znowu granie w tę grę. Jakby ja uważam, że zrobiłam wiele dobrego tym prezentownikiem, powiedziałam dużo rzeczy, które leżały mi na sercu i myślę, że mogą sprawić, że chociaż kilka osób poczuje się lepiej i spędzi te święta lepiej ze swoimi bliskimi, gdybym miała teraz zadbać o interesy wszystkich potencjalnych słuchaczy. Ale w ogóle ta narracja nie ma sensu, wystarczy by powiedzieć, słuchaj Karola, a wiesz, że na przykład w przyszłym roku masz powiedzieć o takiej inicjatywie? No, tak, bo dla mnie to było bardzo ciekawe, że nie wiedziałam o tym, że są takie paczki. No i tak, że ta end of story, robi, tylko właśnie to wychodzi jakoś taki po prostu ból i jakaś taka, no wiesz, po prostu gorszy czas nas wszystkich. Ja to tak sobie trochę tłumaczę, po prostu, że jesteśmy, wiesz, wszyscy przytłoczeni tym. Czujemy się w obowiązku w jakiś sposób reagować, pomagać. Trochę nie do końca wiemy jak, więc trochę szukamy, wiesz, winnych wszędzie dookoła. To jest wszystko bardzo skomplikowane, ale zgadzam się. Ja totalnie, jeżeli nie mam w ogóle właśnie w kontekście tych różnych sytuacji, które się dzieją na świecie,
właśnie nie czuję się kompetentna w tym temacie, a z drugiej strony czuję tę odpowiedzialność, tak. Bo jednak siłą rzeczy, przez to, że docieram do tylu ludzi, docieram codziennie, tak jak ty, jestem w jakiś sposób opiniotwórcza i tak. Ja biorę za to odpowiedzialność i nie wyobrażam sobie udostępnić jakiegoś fake newsa, nie wyobrażam sobie wypowiedzi czyjejś wyrwanej z kontekstu udostępniać i po prostu mogę tym zrobić więcej złego niż dobrego tak naprawdę, bo umówmy się, no w dzisiejszych czasach, nawet jeżeli ja bym bardzo chciała, to bardzo ciężko jest zweryfikować, wiesz, niektóre rzeczy, które tak. Gdzieś tam pływają po sieci, więc właśnie tak jak powiedziałaś, ja wolę co jakiś czas udostępnić konto, które tak. Wydaje mi się, że bardzo rzetelnie przedstawia różne sytuacje, informacje i widzę, jaką ilość pracy i czasu wkłada w te materiały, bo ja, no to wiesz, moja prywatna opinia jest po prostu na podstawie jakichś tam różnych... jakby to powiedzieć, no wiesz, ułamku informacji tak naprawdę. No, ale też przychodzi mi do głowy taka myśl, że trochę tak śmiechem, żartem, influencer też człowiek, pamiętajmy o tym. No. I na sam koniec zadam Ci pytanie, skoro nie można odsiać tego, co prawdziwe, a co nieprawdziwe w tym świecie kreacji, w świecie kreacji internetowych, to dlaczego warto być tym autentycznym? Jako twórca. Tak. Pomimo, że tego nikt może nie zweryfikować, ale co sprawia, że jednak w ten sposób chcesz działać i że to uważasz za najlepszą drogę. Bo, wiesz co, bo na koniec dnia po prostu mogę się spokojnie położyć spać. Ja wiem, że może to tak. Brzmi głupio, ale tak. Nie mam poczucia, że kogokolwiek oszukałam i być może nie każdy się zgadza z moimi wyborami, z tym, co pokazuję, w jaki sposób pokazuję, z moimi poglądami. Po prostu. Ale ja nikogo nie udaję. Wiesz, jakby, tak jak powiedziałam, naturalność, a autentyczność to są dwie różne rzeczy. I ja o tę autentyczność gdzieś tam na swoich kanałach bardzo walczę, po prostu nie wyobrażam sobie, to jest dla mnie, tak. Wiesz, tak jakby, no, nie wejdę do warzywniaka i po prostu nie zabiorę tego jabłka bez płacenia, po prostu to jest dla mnie nie do przejścia, bo ja nie przejdę na czerwonym świetle, po prostu mam taką blokadę w sobie. I widzę, że nic nie jedzie i wiesz, i tak dalej, po prostu nie zrobię tego tak samo. Nigdy nie powiem niczego wbrew sobie, bądź też niezgodnego z prawdą. Też z tym zatajaniem różnych takich wątków, jeżeli są w jakiś sposób kluczowe, wiesz, dla jakiejś historii, którą opowiadam, no nie wyobrażam sobie po prostu tego zrobić. Nie tak mnie mama wychowała, nie pójdę, wiesz, spokojnie spać. To też jest ważne, że musimy pamiętać, że być może, wiesz, po latach często pada takie pytanie do influencerów, że czy żałujesz jakiejś współpracy, wiesz, albo czy żałujesz czegoś, co powiedziałaś. Nie wiem, czy żałuję. Być może na przykład teraz bym nie podjęła różnych działań. Tak. Być może teraz bym podjęła inną decyzję, tak. Ale 3 lata później jestem zupełnie inną osobą, zupełnie innymi doświadczeniami. I też nauczyło się to nowe rzeczy po prostu. Tak, no i wiem więcej rzeczy, wiesz. Na przykład, po prostu wiem więcej rzeczy po tych 3 latach życia, po prostu chodzenia po tej planecie. Poznałam więcej różnych osób, wysłuchałam różnych doświadczeń, historii. Chciałam znowu powiedzieć, przeczytałam więcej książek, ale to tak jak mówię, nie byłam. Nie kłamam. Nie będę kłamać. Na koniec skłamałam w podcaście autentyczności. ale wiesz, po prostu mogłam zmienić stanie, tak? No to powiedzmy... O tak, to no, też jest w ogóle ważne. Mogłam zmienić stanie. Teraz jest inaczej i to jest okej. Tak, dokładnie. Albo wiesz, mam pełniejszy obraz jakiejś sytuacji. Słuchaj, nie wiem, kiedy to było, ale był taki moment, że obejrzałam jeszcze wszystkie dokumenty Cowspiracy i tak dalej. Po prostu wyrzuciłam wszystko, co mięsne z mojej lodówki. Przez 3 miesiące chodziłam i po prostu nawracałam ludzi w pracy, w korpo, wiesz, w stołówce pracowniczej. Ja nie wiedziałam, że opowiadać mi to na pewno kiedyś, ale w ogóle zapomniałam. I wiesz, razem z Wojtkiem, wiesz, mój ukochany pasztet pomidorowy, taki najgorszy profi, też do kosza wszystko. Ale tak bardzo źle się do tego przygotowałam. Właśnie w ogóle się nie przygotowałam. W ogóle wywaliłaś jedzenie do kosza, tutaj stara na start, jest bez sensu. Yeah. Ale no, byłaś młoda i próbowałaś. Nie widziałam tego wszystkiego, tak? Teraz jesteś młoda oczywiście. Po prostu dziś bym zjadła ten pasztet po prostu i tak bym uczciła tę chwilę. Ale chodzi o to, że no właśnie, widzisz, zupełnie inaczej bym teraz do tego podeszła. Ba, ja nawet totalnie wiem i czuję, że będzie taki dzień, że po prostu przestanę jeść mięso. Jeszcze nie jestem na tym etapie, tak? Po prostu jeszcze nie jestem. To wymaga bardzo dużej przestrzeni. Wiesz, czasu i wszystkiego w głowie, żeby sobie poukładać, dowiedzieć się. Ale edukujesz się, więc jakby wiesz, jak działa świat, nie ignorujesz tego, ale po prostu czekasz odpowiedni moment. Dokładnie. I wiesz, sobie czasem ograniczę, nie mam problemu z tym, żeby zjeść wegański obiad i tak dalej. I jeżeli na przykład ta zmiana nastąpi za 2 lata, a ktoś powie,
a 2 lata temu jadłaś kanapkę z pasztetem, a ja powiem, jadłam i była zajebista, bo chciałam, a dziś jem sobie ze smalcem z jabłek i fasoli. I koniec, po prostu jakby ekstra. Pamiętajmy o tym, że wszyscy się zmieniamy, no i zmieniamy się, dojrzewamy i tyle, doświadczamy. Pięknie. Czytamy? Czytam, może za 2 lata zaczniesz czytać książki i powiesz, nie Asia, że ty nie czytałaś żadnej książki w ostatnie 20 lat, a ja ale powiem, się zmieniłam. A właśnie. Ale słuchaj, zobaczymy, co będzie, jak się spotkamy, słuchaj, za 2 lata z naszą częstotliwością. Nie, no tam muszę jakiś spis lektur zaplanować. Ale a możesz sobie wziąć coś tutaj zobaczyć, to stoi i czeka. Ale słuchaj, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę i jesteś w takim bardzo kluczowym momencie swojego życia i teraz jak będzie emisja tego odcinka na koniec stycznia, to możliwe, że już to będziesz może w ogóle w innym będę, świecie, tak, w innej konfiguracji, więc ja ci mogę życzyć w takim razie wszystkiego dobrego i samego zdrowia dla ciebie, dla całej twojej rodzinki. Tak, dzięki. I na tej nowej drodze też samych pomyślności. Tak, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie nagadałam zbyt wielu głupot. Oczywiście nie odsłucham tego, ponieważ nie jestem taka, jak mnie nie potrafię po prostu. Ja nienawidzę też samej siebie słuchać. Nawet jak mój Wojtek ogląda, wiesz, obok mnie moje Instastory, to ja się na niego drę. Ja cię rozumiem. Wycisz to! Ja mam to samo. Ja nie mam tolerancji żadnej, ale na pewno wiele osób posłucha z przyjemnością. Więc dziękuję ci jeszcze raz i do zobaczenia. Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję raz jeszcze Marce Mija za objęcie patronatu nad tą rozmową. Mija to pewność siebie, siła, energia i otwartość na nowe wyzwania i możliwości. Przypomnę jeszcze, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. A ja słyszę się z Wami już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.